niedzielę 17 września. Witamy Państwa bardzo serdecznie w poranku Echo 24. Poranek dzisiaj niezbyt ciepły, nie ma też słońca, ale u nas bardzo wiele interesujących tematów, także zapraszamy do spędzenia tego poranka razem z nami. Ewa Maślonis. Robert Chmielewski. Dzisiejszego dnia obchodzą imieniny i będę posiłkował się kartką, żeby powiedzieć, że imieniny obchodzi m.in. Robert, Justyna, Dagosław i Dezyderiusz. I wszystkiego najlepszego tym, którzy obchodzą dzisiaj imieniny. Gwoli ścisłości imieniny obchodzi dużo więcej solenizantów. Dzisiaj mamy wyjątkową datę, 17 września. No właśnie, 17 września to jest data, po pierwsze, kiedy Związek Sybiraków obchodzi Dzień Sybiraka. Po drugie, data kojarząca się jednoznacznie z napaścią Związku Radzieckiego na Polskę, ale też data, która kojarzyć się może z wyprowadzeniem wojsk Armii Czerwonej z Polski, a było to w 1993 roku. Dzisiaj swoje urodziny obchodziłaby, gdyby nie to, że jej już z nami nie ma. Irena Kwiatkowska, artystka kabaretowa, filmowa, teatralna, związana przed wojną z teatrami Poznania, Warszawy i Katowic. W czasie wojny, w związku z tym, że polskie teatry były zamknięte, pracowała w kuchni, ale w kuchni Związku Artystów Scen Polskich. Po wyzwoleniu pracowała w Krakowie na zaproszenie Gałczyńskiego i tam grała między innymi w teatrzyku Zielona Gęś, Hermenegildę Kociubińską. Jej monologi mam do dzisiaj w uszach. Znana jest oczywiście, jest 40-latka, gdzie wcieliła się w rolę kobiety pracującej. No i jeszcze chyba możemy też wspomnieć z tych jej takich serialowych ról o wojnie domowej. Tam też była wyjątkowa, zresztą zawsze była wyjątkowa przez całe życie. A ja także filmowo wspomnę datę 1964 roku, kiedy swoją premierę miał trzeci z kolei film o losach Jamesa Bonda, agencie 007, czyli był to Goldfinger. W rolę tytułowego Bonda wcielił się po raz trzeci Sean Connery, a film ten zdobył między innymi Oscara za najlepsze efekty dźwiękowe. 10 lat temu swoją premierę także miał ważny polski film Katyń w reżyserii Andrzeja Wajdy. Oczywiście opowiadał o zbrodni katyńskiej. Zdobył ten film także wiele nagród, między innymi w 2008 roku Europejską Nagrodę Filmową za najlepsze kostiumy. Był również nominowany do Oscara w kategorii filmów nieanglojęzycznych, a w rolach głównych wystąpiło wielu znanych aktorów. A co dzisiaj w naszym programie? W naszym programie dzisiaj goście. Między innymi dowiemy się tego, co słychać w Partynicach, bo jest już z nami pan Jerzy Sawka. W kuchni będą dzieci, które następnie będą przed kuchnią, ale niechże to zostanie jeszcze tajemnicą, co można robić w kuchni, a także po wyjściu z kuchni dowiemy się. Będziemy gościć tych, którzy organizują na Dolnym Śląsku warsztaty artystyczne, a także porozmawiamy o klinice lalek, ale nie tylko. Bo będzie o dziecinadzie, czyli dużo interesujących tematów. Bardzo prosimy, pozostańcie Państwo razem z nami. Dzień dobry. Cześć. Tak jak w szkole powinniście powiedzieć dzień dobry. Nie musicie prawie, tak się, mówić. Prawie się udało. No więc drodzy Państwo, tak jak mówiliśmy dzisiaj, dużo dzieci razem z nami, póki co w kuchni. Z kuchni później wyjdziemy, ale póki co w kuchni z nami grupa akrobatyczna Akrosmyk. No i Magda Mańkowska, kocham jeść. Dzisiaj was dużo. Dzisiaj nas bardzo dużo, bo dzisiaj mówimy o sporcie, mówimy o zdrowym jedzeniu i jest z nami Julka Cymbaluk, nasza ukochana MasterChef Junior, która jest z Wrocławia, więc ci bardzo ją chwalimy. I Jula generalnie ma taką misję, żeby mówić o tym, że warzywa warto jeść, ale dzisiaj po raz pierwszy zdradzamy wam sekret, drodzy widzowie, bo oprócz tego, że Jula znakomicie gotuje i jest najlepszą młodą kucharką w całej Polsce, to jeszcze ćwiczy na co dzień. Co to jest? Co ty ćwiczysz? Gimnastyka sportowa na trampolinie. Gimnastykę sportową na trampolinie. I
dzisiaj mamy wyjątkowy odcinek, dlatego że w naszym studiu są jej koleżanki, które ćwiczą z nią na co dzień. Jest Alicja, która dzisiaj do nas dołączyła i pomaga nam robić ciasto, które właśnie się poznaliśmy razem. I jest też trenerka, która na co dzień Julkę trenuje, tak? Więc dzisiaj powiemy tak, dzisiaj mamy taką ogromną misję do was, drodzy widzowie, do was mówię, dzieci szczególnie do was. Dzisiaj chcemy was zainspirować do tego, żebyście niedzielę spędzili aktywnie, czyli dzieciaki wyciągają rodziców z domu. Jest z nami też Ula Bartosiewicz, która jest mamą Julki Cymbaluk. Tak? Bartoszewicz. A tak powiedziałam. Siewicz nie śpiewa. I w każdym razie Ula, dzisiaj co będziemy gotować? Będziemy robić dzisiaj gofry, będziemy robić tartę i masz tak dużo pięknych jesiennych warzyw. Zrobimy gruszki, zrobimy z buraczkiem też niespodziankę. Pomidory też tutaj widzimy. Co z tych pomidorów? Pomidorki malinowe, także wszystko. Jula będzie filetować pomidory. Z pomidorów sok malinowy. Tak. No aha, właśnie, tak gdzie jest Jula? Jula, bo strać tajemnicę widzom. Jak ty jesz pomidory? Bez tych pestek, bo nie lubię. A co robisz profesjonalnie z pomidorami? Filetuję. Filetujesz, więc dzisiaj wam pokażę, jak filetować pomidory. To też robią profesjonalni szefowie kuchni, żeby na przykład zrobić tatar z pomidora, tak? Tak też można, tak? Ale dowiemy się też dzisiaj trochę o sporcie. Jest z nami pani Alina, która na co dzień z Julką trenuje między innymi. Jakim sportowcem jest Jula? Jula jest bardzo dobrym sportowcem. Teraz miała małą przerwę ze względu na wielkie gotowanie, ale bardzo systematycznie brała udział w treningach, bardzo uczciwie ćwiczyła na treningach, co przyniosło efekty i wyniki podczas udziału w zawodach. Nawet jest takie powiedzenie, jaki tak. W kuchni, taki na treningu. No tak, tak. Dokładnie, dokładnie. Myślę, że ta wytrwałość podczas treningów i te wysiłki również spowodowały to, że wygrała ten program. Ale bo rzeczywiście jest tak, że nie można się poddawać. Masz takie mocno swoje, Julcia, co nie? Bardzo często, że jak coś idzie nawet nie tak, to nie poddajemy się, tylko robimy. Tyle nie możemy, tak? I tak tam jest w sporcie? No chyba tak. No chyba tak. Jula jest bardzo skromna, jeśli nie może doczekać, aż będzie robić fikołki, tak? Czy gwiazdy, czy co będziesz robić? Wszystko. Wszystko. Julia, to jeszcze tylko zapytam, co było najpierw, miłość do gotowania czy do akrobatyki? Do akrobatyki. Czyli najpierw zaczęłaś ćwiczyć. A ile miałaś lat, jak zaczęłaś ćwiczyć? Pięć. No ale właśnie, żeby... A przypomnij, widzę, ile masz teraz? 11. Czyli już 6 lat. No ale właśnie, żeby też osiągać wyniki dobre w sporcie, to trzeba też się odpowiednio odżywiać. Trzeba się odpowiednio odżywiać i my pokazujemy, że ta dieta dietetyczna, jak to się zawsze mówi, wcale nie musi być jakaś taka bardzo ponura, tak? Mało ciekawa. Więc my dzisiaj gotujemy, wyrzucamy proste rzeczy. Wyrzucamy cukier biały, wyrzucamy margaryny wszystkiego rodzaju, wyrzucamy złe tłuszcze generalnie. Kostki. I wszystkie kostki rosołowe, bo to jest nieprawdopodobne. Ja ostatnio zobaczyłam, że bardzo dużo ludzi gotuje jeszcze na kostkach rosołowych. Tak. To jest nieprawdopodobne. To jest w ogóle niemodne. Nie chodźmy na skróty. Nie chodźmy na skróty, dlatego że gotowanie dobrego bulionu można zrobić to przez 2-3 godziny. Tak. Warzywa, na niekoniecznie mięso. Mięsa też warto jeść mniej i potem to mrozić, tak? Prawda czy nieprawda? No. No, dokładnie. A dziewczyny, a wy co lubicie jeść? Co ty robisz teraz tutaj? Gofry, ciasto na gofry. Widzicie, a z czym będziemy mieć gofry, jak myślisz? Czym najbardziej lubisz? Z bitą śmietaną. Czyli to te zdrowe gofry. Czasami można sobie pozwolić na małe grzeszki, ale z owocami, tak. To wybaczamy. Bitej śmietany nie mamy, przepraszam. Więc zobaczymy, jak z tego wybrniemy. Same. Tak? Trening nie tylko akrobatyczny, ale też w gotowaniu, więc cała gromada spała u Julii i robiły gofry na kolację. I robiły gofry. I bitą śmietanę swoją. I gofry na śniadanie. Magda, ja mam pomysł na te gofry. Tutaj znalazłem taki słoiczek. To nie może być? Ale generalnie... Do gofrów? To jest akurat pikantny wziął. Ale to są jeszcze takie niepikantne. Ale ja wziąłem pikantne. Pomarańczowa... Co? Coś pomarańczowego. To jest rozkosz, pomarańczowa rozkosz. Rozkosz, no to ona jest pikantna? Nie, ona nie, ale... No to widzisz, ale to jest pikantne. Ja bym takiego gofra pikantnego z taką dynią pikantną chętnie. Wytrawne są teraz modne też gofry. Bo sezon na dynie trwa i my też chcemy powiedzieć, że ktokolwiek robi przetwory, żeby to troszeczkę dłużej zachować, to można robić to też bez cukru, tak? I te musy, które tutaj mamy, są specjalnie wyeksponowane, bo to są musy dla dzieciaków, które są robione bez grama cukru. Czyli dynia jest przecierana, dwa specjalne rodzaje dyni, jest przecierana i dzięki temu one fajnie smakują. Dobra. No dobrze, moje drogie. Dzisiaj harmider, prawda?
Nie, tak. Jeszcze nie. Ale drodzy Państwo, jecie z nami zdrowe śniadanie i ćwiczycie dzisiaj z nami w parku, a my w studiu. Dziękujemy bardzo. Nad tym. Dziękujemy serdecznie za chwilę łączenie z naszym reporterem. Zostańcie Państwo z nami. Tak jak Robert przed przerwą zapowiedział, ja to teraz powtórzę, będziemy się łączyć z naszym reporterem, z Arkadiuszem Skarbowskim. Sprawdzimy, gdzie jest. Witaj Ewo, witaj Robercie. My postanowiliśmy od samego rana wziąć się trochę za siebie, poprawić naszą formę, kondycję, dlatego wybraliśmy się na siłownię Home Place we Wrocławiu, gdzie towarzyszy nam wyjątkowy gość Wojtek Fortuna, finalista konkursu Mister Polski 2017. Witam Cię, Wojtku. Wojtku, zatrzymajmy się na chwilę przy tym konkursie. Dwa tygodnie temu miała miejsce uroczysta gala, która zakończyła cały ten konkurs. Proszę powiedz mi, jak Ty wspominasz tą przygodę? Dokładnie. Tak jak wspomniałeś, dwa tygodnie temu skończyła się ta cała przygoda. Jak wspominam bardzo, bardzo pozytywnie, bo to trwało parę miesięcy, ta cała przygoda. Ale to, czego się nauczyłem i jak moje życie się zmieniło w ciągu właśnie w tym okresie, to jest naprawdę nie do opisania, więc jestem mega szczęśliwy. Pierwsze zgrupowania rozpoczęły się kilka miesięcy temu, chyba 4 miesiące temu. Proszę powiedz mi, jak dalej ta droga wyglądała? Jak wyglądały wasze przygotowania do tego prestiżowego tytułu? Dokładnie, zgrupowanie... to zaczęło się od zgrupowania. Wcześniej jeszcze były sesje wizerunkowe, również moje pierwsze. Więc przechodziliśmy przez jakieś takie etapy, było zgrupowanie, tam uczyliśmy się układów choreograficznych, było pełno zdjęć, no i tak aż droga do finału. Ty dostałeś się do konkursu w troszeczkę inny sposób niż wszyscy uczestnicy, przez złotą kartę. Dokładnie. Był to złoty bilet, który był to taki jakby dodatkowy casting. Ja do tego castingu sam się nie zgłosiłem. Po prostu napisali do mnie organizatorzy na Instagramie wiadomość, czy nie chcę przyjść na ten dodatkowy casting, że... Czyli warto robić dobre selfie. Tak, dokładnie, warto robić dobre selfie. Od tego również zaczynałem, więc cieszę się, że się opłaciło. No i tak, napisali do mnie, żebym po prostu przyjechał na dodatkowy casting, że będą mieli okazję mnie poznać, zobaczyć. No i jak widać, udało się, sprawdziłem się. Udało się jak najbardziej, ale jednak jedna rzecz intryguje, bo to na co dzień sport całe twoje życie wypełnia. Przecież jesteś siatkarzem. Skąd w ogóle wziął się pomysł, by zająć się modelingiem? Dokładnie, jestem siatkarzem. Ja tego pomysłu nie miałem po prostu. Ja podpisałem kontrakt z drugoligowym SPS Chrobry Głogów, gdzie właśnie teraz gram. I jakoś dwa tygodnie później właśnie pojawiła się ta wiadomość na Instagramie, więc ja nic kompletnie nie planowałem. To był czysty spontan, można powiedzieć. Ale nie ukrywam, że widocznie tak miało być. I jestem z tego zadowolony, że takie coś wyszło. Jak koledzy zareagowali na twój tutaj udział w tym konkursie? Czy dopingowali cię, w jaki sposób wspierali? Jeżeli tak, to w jaki sposób? Powiem ci, że na początku bałem się tego, bo jednak już na takich zdjęciach czy coś, tam jest make-up, tam są układanie fryzur, co chwilę stanie przed lustrem, więc wydawało mi się, że troszeczkę mogą zareagować dziwnie, ale cieszę się, bo fajnie to przyjęli. Kumple z Kędzierzyna, z którymi grałem wcześniej w klubie, wspierali mnie, oglądali w ogóle wszystkie gale przed telewizorem, później wysyłali filmiki, jak kibicowali. I również koledzy z Głogowa, których niedawno poznałem, również mi jakby nie dokuczają, tylko wręcz przeciwnie, oni jakby próbują się dowiedzieć, są ciekawi, jak to wszystko wygląda, także wszystko jest okej. Okay. Pochwal się jeszcze, jaki tytuł Tobie udało się w tym roku, w roku 2017, podczas konkursu Mister Polski zdobyć? Bo jeżeli zdjęcie wyhaczyli, to chyba Mister Foto, dobrze mówię? Tak, dokładnie, jest to Mister Foto, byłem w tej najlepszej dwunastce, która ogólnie było nas 20, później właśnie wyłoniona została dwunastka, no i udało mi się zdobyć. To bardzo Ci gratuluję, daleko bardzo zaszedłeś. Wszystkie szczegóły dotyczące konkursu Mister Polski 2017 przedstawił nam Wojtek Fortuna. Oczywiście do rozmowy z Wojtkiem będziemy jeszcze powracać, dlatego Państwa prosimy o pozostanie z nami. Bardzo dziękujemy Arkowi za to miłe spotkanie w sali gimnastycznej, że tak się wyrażę, oldschoolowym językiem, a teraz zapraszamy na przegląd prasy turystycznej, który jak zwykle przygotował Marian Maciejewski z jak zwykle wrodzoną sobie starannością.
Dzień dobry. W plebiscycie Gazety Wrocławskiej na atrakcję Dolnego Śląska w rejonie wrocławskim zwyciężyła Trzebnica. Dlatego dziś tutaj mam panoramę trzebnicką i co tam jest nowego. Chyba nie dziwi, że Trzebnica tutaj blisko Wrocławia budzi takie pozytywne emocje. Jest tam dużo zieleni i teraz właśnie w lipcu mieszkańcy Trzebnicy oraz licznie odwiedzający ją turyści mogą cieszyć się już od lipca właśnie, jak wspomniałem, z uroków nowej atrakcji. Na stawach postawiono, właśnie zainstalowano fontanny kolorowe. Oczywiście Wrocław, który ma swoją pergolę i tutaj piękne fontanny, to Trzebnica równać się nie może, ale to są fontanny na naturalnym akwenie i to jest ważne. U nas jednak pergola i tutaj ten akwen jest sztuczny i tam można sobie spacerować wśród przyrody i to wrocławian może też zachęcić do przyjazdu do tego miasta. Na terenie między stawami z kolei powstają pierwsze w powiecie tężnie solankowe. To jeśli chodzi o Trzebnicę, mówię numer jeden w plebiscycie Gazety Wrocławskiej na atrakcje turystyczne Dolnego Śląska, ale to chodzi o rejon wrocławski. Ale pojedźmy trochę dalej. Tutaj mam Traveler, najnowsze wydanie. Polska jest najfajniejsza, gorączka srebrna, Tarnowskie Góry. To jest Śląsk wprawdzie, ale łatwo dojechać, bo wskakujemy na autostradę i właściwie w kierunku Katowic skręcamy później w lewo i właściwie znajdujemy się w Tarnowskich Górach. Proszę sobie wyobrazić, że tam... No, najpierw jak autor... przedstawia swoje przeżycia, wrażenia. Wsiadłam do niewielkiej łodzi i płynę przez inny wymiar. Żadnych dźwięków zewnętrznego świata, zero słońca i ten cudowny, orzeźwiający chłód. Słychać krople wody spadające ze skał. Ściany sztolni, przez którą się poruszamy, są tak blisko, że mogę ich dotknąć w każdej chwili. Skały zmieniają barwy od złota poprzez brąz do szarości, a nawet granatu. Proszę sobie wyobrazić, że tam w Tarnowskich Górach znajduje się około 20 tysięcy szybów i ponad 150 kilometrów wyrobisk. Oczywiście nikt nie każe nam chodzić aż przez 150 kilometrów, ale co jest ważne w tym, tam w tych szybach drążący, kiedy znaleźli rudę ołowiu z domieszką srebra, na przeszkodzie stała im woda. I ta woda, która wtedy była tym utrudnieniem, dzisiaj stanowi główną atrakcję właśnie, ponieważ można łodzią się poruszać. Nie musimy gdzieś daleko jeździć za granicę, żeby takie właśnie zwiedzać. I tutaj jeszcze jest taka informacja. Zabytkowa kopalnia srebra to pierwszy na Górnym Śląsku i 15 obiekt, polski obiekt na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. I od kiedy to się wzięło? Wszystko zaczęło się w roku 1490, kiedy w okolicach Tarnowskich Ród natrafiono na galenę, czyli rudę ołowiu, jak wspomniałem, z domieszką srebra. 1490 rok, ale dopiero pod koniec XVIII wieku uruchomiono królewską kopalnię Fryderyk, która rozpoczęła wydobycie na niespotykaną wcześniej skalę. I to ja Państwu jeszcze troszkę na ten temat powiem, a potem o najatrakcyjniejszych, właściwie najbardziej oryginalnych miejscach noclegowych w Polsce. Na razie dziękuję. Dziękujemy Marianowi, a już teraz zapraszamy serdecznie na przegląd najważniejszych informacji tego, co działo się we Wrocławiu w minionym tygodniu. Monika Suder, witam Państwa w niedzielny poranek i zapraszam na flash informacji Echo24. Koncern BSH, zajmujący się produkcją sprzętu gospodarstwa domowego, otworzył we Wrocławiu dwie nowoczesne fabryki. Zatrudnienie ma tu znaleźć prawie 1,5 tysiąca osób. Firma będzie produkować rocznie 2 miliony najnowszych modeli piekarników i lodówek. Inwestycja jest warta 500 milionów złotych. Szczegóły Joachim Tomczyk. Grupa BSH należy do wiodących firm w branży AGD. Polska spółka córka koncernu BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego otworzyła dziś dwie nowoczesne fabryki we Wrocławiu. To wszystko zaczęło się 3,5 roku temu.
I 3,5 roku temu złożyliśmy ofertę zakupu wtedy jeszcze działających, ale już niestety w upadłości zakładów Fagor Mastercook. Chcieliśmy przejąć jeszcze produkcję w toku, no i uratować poniekąd, tak można z dzisiejszej perspektywy powiedzieć, 700 miejsc pracy. To jest ważna inwestycja, zwłaszcza, że jest realizowana na tym terenie, który był tradycyjnie terenem przemysłowym, także pomijając już oczywiście kwestię dotyczącą samej firmy, która jest znacząca, to fakt, że realizuje te inwestycje właśnie tutaj, podwójnie nas cieszy. Docelowe zatrudnienie znajdzie tu 1300 osób. To o 300 pracowników więcej niż zakładał plan z 2016 roku. Od początku wiedzieliśmy, że we Wrocławiu jest bardzo dobre zaplecze wysoko wykwalifikowanych osób, które w ustawieniu tej produkcji i w ustawieniu procesów produkcyjnych mogą nam doskonale pomóc. Nie obawialiśmy się tego, że bezrobocie jest na niskim poziomie, dlatego że wiedzieliśmy, że nasza firma może do siebie przyciągnąć specjalistów i fachowców. Jeszcze ważniejsze jest to, że mamy nadzieję, że będzie to dobra praca, że ludzie będą z niej zadowoleni, że będą tutaj mieli odpowiednie warunki, jeżeli chodzi zarówno o wykonywanie swojej pracy, jak i wynagrodzenie. BSH wyprodukuje rocznie około 2 miliony najnowszej generacji piekarników i lodówek znanych na świecie marek Bosch i Siemens. Większość produkowanych urządzeń będzie przeznaczona na eksport. Tu będzie większa część również dla rynku polskiego produkowana. Natomiast suma summarum w zasadzie przeciętnie z każdej naszej fabryki około 90% urządzeń eksportujemy. Więc no, nie da się produkować tylko na jeden rynek, zawsze się produkuje na wiele rynków i tutaj oczywiście głównymi odbiorcami będą wszystkie kraje europejskie. Spółka posiada 40 fabryk na świecie. Globalnie koncern zatrudnia niemal 60 tysięcy pracowników, a przychody firmy w 2016 roku wyniosły ponad 13 miliardów euro. Dla Echo 24 Joachim Tomczyk. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa ustanowiło rok 2017 Rokiem Kobiet dla Krwiodawstwa. Celem akcji jest zachęcenie większej liczby kobiet, również wrocławianek, do oddawania krwi. Od kilku lat procent kobiet oddających życiodajną substancję w naszym regionie jest niezmienny i wynosi 30% wszystkich krwiodawców. Jest jednak plan, aby ta tendencja była wzrostowa. O szczegółach w materiale Klaudii Nawrockiej. Małgorzata Mader ma status honorowego dawcy krwi. Oddaje ją od 18 roku życia. Przykład wzięła z ojca i swojego brata, chcąc kontynuować rodzinną tradycję i ratować ludzkie życie. Do dziś wspomina kobietę, która przeszła skomplikowaną operację ginekologiczną i dzięki pomocy przeżyła. Zrobiliśmy taką akcję i w ciągu 2 godzin ta krew była. I naprawdę to była wielka satysfakcja. No, ja po tej operacji płakałam, jak pani przyjechała. Ta pani płakała, była przeszczęśliwa, dziękowała za życie. Przepraszam za emocje, ale naprawdę do dzisiaj wspominam to najbardziej, ponieważ tak jak mówię, było to imiennie, personalnie, wiadomo komu uratowałam życie. Obecnie krew oddaje także jej córka, jednak wciąż panie są w mniejszości. Jedynie 30% wszystkich honorowych dawców krwi stanowią kobiety. Większość historycznie krwiodawców to byli właśnie mężczyźni. To oni mieli lepsze żyły do tego, żeby krew oddawać, bo faktycznie wtedy igły były, prawda, troszeczkę większego kalibru. Teraz troszeczkę to się zmieniło, czyli dostosowana jest też objętość krwi do każdej płci i no, tych kobiet widzimy, że z rok na rok jest faktycznie coraz więcej, ale faktycznie przeważają jak na razie mężczyźni, warto to zmienić. W celu zwiększenia liczby kobiet zgłaszających się do oddawania krwi, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa ustanowiło rok 2017 rokiem Kobiet dla Krwiodawstwa. Pokutuje takie mylne przekonanie u części kobiet, że to w ogóle nie jest wskazane dla kobiet. Podczas kiedy no nie jest to prawdą, jest wiele kobiet, które oddaje tą krew aktywnie. To jest najpiękniejszy dar naszego serca, naszego życia dla innych osób, które tej krwi potrzebują. Krew jest lekiem, którego nie da się wyprodukować. Potrzebna jest nie tylko osobom poszkodowanym w wypadkach, ale także między innymi pacjentom cierpiącym na rozmaite choroby hematologiczne. Choroby przewlekłe, choroby hematologiczne
skazy krwotoczne, hemofilia na przykład, ale także w chorobach neurologicznych coraz częściej preparaty krwiopochodne, na przykład gamma-globuliny, znajdują swoje zastosowanie. No, są schorzenia, w których ewidentnie one pomagają i są niezbędnym lekiem do tego, aby chory powrócił do sprawności. Aby oddać krew, trzeba ważyć powyżej 50 kg. Z możliwości jej oddawania wykluczone są osoby chore lub będące po niektórych zabiegach chirurgicznych. No niestety takie choroby ciężkie, przewlekłe dyskwalifikują nas do oddawania krwi, no ale też właśnie różne jakieś okresowe incydenty, czyli właśnie tak jak pani wspomniała, miesiączka, ciąża, jakaś infekcja, wyrwanie zęba, więc na pewno warto też jeszcze przed oddawaniem krwi zapoznać się z informacjami znajdującymi się na stronach Centrów Krwiodawstwa, także na naszej stronie internetowej znajdują się informacje, kto dokładnie może oddawać krew i w jaki sposób się przygotować do oddawania krwi. 8 minut. Właśnie tyle zajmuje oddawanie krwi. To także czas, w którym możemy uratować czyjeś życie. Krew można oddawać codziennie w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Klaudia Nawrocka, Echo 24. Już po raz drugi odbył się Dzień Światowego Sprzeciwu wobec przewozu żywych zwierząt. Na wrocławskim rynku zorganizowany był protest przygotowany przez organizację Viva, która walczy o prawa zwierząt. Happeningi odbyły się w 30 państwach i 11 polskich miastach. Na wrocławskim proteście była również nasza reporterka Agata Todorow. Transport na długich dystansach, w ciasnych ciężarówkach, śmierć zwierząt w trakcie podróży i zabijanie ich w okrutny sposób już na miejscu. To główne problemy, na które zwracają uwagę organizatorzy protestu Stop Transportowi Żywych Zwierząt. Według organizatorów regularne kontrole potwierdzają, że nie da się zapewnić przewożonym zwierzętom odpowiedniej ochrony ani opieki. Dzisiaj zbieramy podpisy pod petycją dotyczące transportu żywych cieląt i jagniąt. Tak jak wszystkie zwierzęta hodowlane, przewożone na całym świecie, najczęściej są pozbawione wystarczającej ilości pokarmu, wody. Są tak ściśnięte, że nie mają możliwości wykonać żadnego ruchu. Nie mogą odpocząć, nie mogą się położyć, usiąść. To wiąże się również z tym, że są często okaleczone z licznymi schorzeniami. Dużo też jest takich przypadków, gdzie są stwierdzone, że są one po prostu chore i z wycieńczenia umierają w czasie transportu. Wszystkie kontrole i śledztwa, które przeprowadzają różne organizacje na całym świecie, niestety potwierdzają, że to są notoryczne praktyki. Petycja, pod którą aktywiści zbierają podpisy, zakłada m.in. przerwy w transporcie po 9 godzinach podróży. Ma ona trafić w ręce ministra rolnictwa. Chcielibyśmy, żeby minister rolnictwa wydał rozporządzenie zmieniające ten czas właśnie na te 8 godzin. A jeżeli ten transport byłby dłuższy, no to wtedy zakaz w ogóle takiego transportu, czyli wtedy zamrożona tusza jedzie gdzieś, gdzie ma być dostarczona, a nie żywe zwierzę. Jak się okazało, temat dla wielu wrocławian jest ważny. Słyszałem o koniach, które są rzeczywiście transportowane do rzeźni w takich już ekstremalnie trudnych warunkach i ten temat jest znany dlatego, że tam troszkę sam jeżdżę konno, więc wiem. Myślę, że zwierzęta są ważną częścią naszego życia i tak jak człowiek, no wymagają takiego samego traktowania. To jest istota żywa. Nieraz wzruszyło, bo jechałem samochodem za takim transportem świń i one patrzyły ludzkim wzrokiem. Nie są być może to też zmiany, które nastąpią z dnia na dzień. Natomiast trzeba podejmować wszelkie próby, także uświadamiać opinię publiczną, polityków, żeby ten problem był dostrzegany i te zmiany na pewno poprzez między innymi takie działania jak zbieranie podpisów, liczne śledztwa różnych działaczy pokażą prawdę i uświadomią nam wszystkim, że jest to zupełnie niepotrzebne i możliwe jest wprowadzenie zmian prawnych. Agata Todorow, Echo 24.
Poranek w Echo 24 trwa, a z nami nasz pierwszy gość, pan Jerzy Sawka, dyrektor toru wyścigów konnych na Partynicach. Dzień dobry. Dzień dobry. Na Partynicach cały czas dużo się dzieje. Od wczoraj trwają Mistrzostwa Świata w jeździe bez ogłowia. Ja już pytałam pana dyrektora, co to znaczy bez ogłowia, ale powiedzmy naszym widzom, co to znaczy, że są to Mistrzostwa Świata w jeździe bez ogłowia? No to bardzo trudna konkurencja, ponieważ koń nie ma nic w pysku, w buzi. Prawidłowo mówi się pysk, ale żeby wszyscy wiedzieli, o czym mówimy, to powiem w buzi. Mhm. A z reguły ma tam kawałek żelaza, zwany wędzidłem, tudzież mundszczukiem. I w ten sposób się koniem powoduje, w ten sposób się go zatrzymuje. A te wszystkie, co ma na głowie, te skórzane paski, to się nazywa ogłowie. A podczas mistrzostw organizowanych we Wrocławiu na Partynicach w jeździe bez ogłowia, zdejmujemy to wszystko i koń ma wolną głowę zupełnie i powoduje się tylko nim za pomocą ciężaru ciała i dotknięcia łydkami, tudzież udami. To jest bardzo trudna sztuka, to pokazuje sposób wyszkolenia konia, bo tego konia można zatrzymać, zmienić na nim chód, zagalopować skaczą bardzo poważne przeszkody zawodnicy na tych zawodach. To czwarta edycja. Mhm. Dotychczas trzy pierwsze to były mistrzostwa kraju, bo nie możemy używać terminu mistrzostwa Polski, bo one są mistrzostwa Polski regulowane są specjalnymi przepisami, musielibyśmy to robić przez Polski Związek Jeździecki, w związku z tym robimy to jako mistrzostwa kraju. A w tym roku postanowiliśmy poszerzyć formułę, bo zakładamy, chcemy w latach przyszłych ściągnąć więcej ludzi z Europy i ze świata, żeby tu przyjechali, bo nikt tego nie robi, oprócz Wrocławia. Ja wrócę jeszcze do tego tematu, który mnie bardzo zaciekawił, czyli czym dysponuje jockey? Tylko swoim balansem, czy może ma chociaż siodło? Nie, siodło ma, tylko nie ma... Ale czego się trzyma? Niczego grzywy? Niczego się nie trzyma. Nie musi się trzymać. Takie indiańskie zawody. Dobry jeździec niczego się nie musi trzymać. To są bardzo dobrzy jeźdźcy, no bo żeby pozwolić sobie jeździć bez ogłowia, to trzeba mieć już zbudowaną relację z koniem, specjalną relację. To nie jest tak, że wsiądziemy na dowolnego konia i pojedziemy, bo on wtedy zdecyduje, że pojedzie w dowolnym kierunku. Jeździec musi wiedzieć, co się wydarzy za 10 kroków i koń musi to rozumieć. Na tym polega trudność tych zawodów. A dlaczego to są światowe? Dlaczego to są Mistrzostwa Świata? Dlatego, że nikt takich zawodów nie robi i uznaliśmy, że jeżeli Amerykanie na to wpadną, to oni od razu zrobią Mistrzostwa Świata, bo oni robią zawsze Mistrzostwa Świata. W związku z tym my jesteśmy pierwsi tym razem i u nas będą pierwsze Mistrzostwa Świata i niech Amerykanie przyjadą do nas, a nie my do nich. Przyjeżdżali trenerzy do nas szkolić nas. Byli i to takiej pierwszej amerykańskiej, a właściwie światowej ligi. Zawodnicy na razie nie, ale myślę, że jak będziemy mieli nagrody odpowiednie, bo nagrody przyciągają, to wtedy przyjadą naprawdę wysokiej klasy zawodnicy. Czy konie lubią tego typu zawody? O, myślę, że tak, że bardzo lubią. Ja myślę w ogóle, że jeździctwo pójdzie w tę stronę nie za 5, za 10 lat, ale za 20 lat to będzie dosyć popularna dyscyplina jazda bez ogłowia, bo coraz więcej jeźdźców takich, którzy startują w zawodach rangi mistrzostw świata, eksperymentuje z jazdą bez ogłowia. Pojawił się taki nurt, zwany nurtem naturalnym, który zmienił podejście do koni. Znaczy, zaczęliśmy patrzeć na konia jak na zwierzę towarzyszące, bardziej jak na psa. Podobnie jak na psa, a nie jak konia, takie zwierzę, nie tylko do sportu czy do ciężkiej pracy. No, pieskom teraz też nie podcinamy ogonów i nie tniemy uszu z jakiegoś powodu. No może właśnie z takiego. No koń jest udomowiony, to jest zwierzę, które... nie ma dzikich koni po pierwsze już, w ogóle żadnych. A po drugie, one się bardzo zmieniły przez te lata użytkowania, przez 6 tysięcy lat użytkowania przez człowieka. A czy w tego typu zawodach występują jakieś specjalne rasy koni, a inne do tego mniej się nadają? Różne rasy są, bardzo różne rasy. I to takie zaskakujące, bo to są... Na przykład startują tam konie pełnej krwi angielskiej, a koń pełnej krwi angielskiej to jest koń bardzo pobudliwy, temperamentny. To są te konie, które biegają na wyścigach. I one mają zakodowane od 300 lat hodowli, że ich zadaniem jest szybki bieg do przodu. A te konie bez ogłowia tutaj fantastycznie sobie radzą i słuchają jeźdźców. Są różne konie. Są konie amerykańskich cowboy, quarter horse. To są bardzo znowu inteligentne konie. To jest taki koń, który szybko się rozgrzewa, jak się włączy, przekręci się kluczy w stacyjce u tego konia. To on jest gorący cały, ale jak się wyłączy, to on natychmiast ziębnie i robi się zimny i jest spokojny. Pełna krew angielska. Znowu jak się wyłączy
wymiję kluczyk ze sesyjki, to on cały czas chodzi jeszcze, bo on musi ochłonąć. Tak? I to trochę trwa. I te wszystkie rasy koni różne, nawet kucyki są małe konie, wszystkie doskonale sobie radzą. To wszystko zależy od tej relacji człowiek-koń, tej takiej indywidualnej. Jakie konkurencje zostaną rozegrane podczas mistrzostw? No, najbardziej widowiskowa konkurencja to są skoki przez przeszkody. No to trzeba skoczyć tam z 10 przeszkód różnej wysokości. Oni, zawodnicy sobie sami ustalają, jakie wysokości będą skakać i to wygląda imponująco. Ale są też, jest ujeżdżenie też, to już taki taniec na koniu. I są dyscypliny westernowe, czyli takie z przywiezione. I krótka wizytóweczka. Od której do której można... No dzisiaj o 10 już się zaczęło. Już od 10. Już, jeszcze się nie zaczęło, bo o 10 zaczną zawodnicy się walczyć ze sobą. O godzinie 13.30 jest taki pokaz, bardzo ciekawy. Jest dziewczyna, która pokazuje pocztę węgierską na dwóch koniach, które też nie mają ogłowia i ona stoi na jednym i na drugim i robi ciekawe sztuki bardzo, także zapraszam serdecznie, bo ja jestem pod ogromnym wrażeniem tej dziewczyny. Przyjechała z daleka, z Mrągowa, z świetnie zrobionymi końmi. Te konie zachowują się jak świetnie wytrenowane pieski w cyrku, ale to złe porównanie, bo one są, robią to z dużą swobodą, one nie robią tego z przymusu, tak? Także to jest fantastyczna historia. 13.30 ten pokaz, zapraszam serdecznie. No i zawody potrwają, ponieważ jest bardzo dużo koni. Mamy 55 koni zgłosiło się do zawodów, to potrwają myślę do 17-18. Dziękujemy panie dyrektorze. Przypomnę, naszym gościem był pan Jerzy Sawka, dyrektor toru wyścigów konnych na Partynicach. A my już teraz sprawdźmy, jaka pogoda dzisiaj będzie koniom towarzyszyć podczas zawodów. Prezenterki prognozy pogody Echo 24 ubiera Vito Vergelis, producent eleganckiej odzieży dla najbardziej wymagających kobiet. Witam serdecznie w ten niedzielny i niestety pochmurny poranek. Elwira Kaśków, zapraszam na szczegóły prognozy pogody. Prawie w całej Polsce pochmurno, szaro i ponuro. Jedynie mieszkańcy północno-zachodniej części kraju będą mieli nieco więcej szczęścia, bo tam pogodnie i bez opadów. Temperatury od 13 do 19 stopni. Najniższa temperatura w Warszawie oraz w Krakowie. Najcieplej będzie w Szczecinie i tutaj 19 stopni oraz na krańcach południowo-wschodnich w Rzeszowie 22. Po południu pogodę kształtować będzie płytki ośrodek niskiego ciśnienia, który znad Węgier i Słowacji przemieści się nad południowo-wschodnią Polskę i przeważający obszar kraju z północnego wschodu. No tutaj będą napływać chłodne masy powietrza, ale nad południowo-wschodnią Polskę docierać będzie ciepło. Przez cały dzień dominacja chmur z przelotnymi opadami deszczu, które okresami przybierać będą na intensywności. Po południu, szczególnie na południowym wschodzie Polski, może nawet zagrzmieć. Ale z kolei na północnym zachodzie i zachodzie kraju, od województwa zachodniopomorskiego przez Wielkopolskę po Dolny Śląsk, cały dzień zapowiada się pogodny, dość słoneczny i bez opadów. Temperatury od 12 do 18 stopni. A w naszym regionie do południa pogodnie, dość słonecznie i bez opadów, ale na zachodzie i północnym zachodzie naszego województwa, ponieważ niestety we wschodniej części, szczególnie tutaj w rejonie Milicza, Oleśnicy przez Wrocław po Kotlinę Kłodzką, przeważać będą chmury z opadami deszczu, które mogą być intensywniejsze. Temperatury od 12 do 17 stopni. Po południu taka sama aura. Pogodnie, w miarę słonecznie, bez opadów, ale na północnym wschodzie, ponieważ pochmurno, z przelotnymi opadami deszczu będzie na wschodzie naszego regionu i szczególnie tutaj przy granicy z Opolszczyzną, a na termometrach od 10 do 18 stopni i najwyższa temperatura w Głogowie. Ciśnienie w okolicach Wrocławia będzie spadać. W południe wyniesie około 999 hektopaskali. Wiatr z kierunków północnych, słaby i okresami umiarkowany od 5 do 25 km. Biometr niekorzystny, spadające ciśnienie, strefa frontowa. Wszystko to sprawi, że dokuczać nam będą różne dolegliwości bólowe, senność, a zdolność koncentracji będzie obniżona. Zatem dobra kawa lub gorąca czekolada zalecana, a nawet wskazana. Życzę miłego popołudnia. Do zobaczenia. Prezenterki prognozy pogody Echo 24 ubiera Vito Vergelis, producent eleganckiej odzieży dla najbardziej wymagających kobiet. A my ponownie w naszej porankowej kuchni, w której dzisiaj tłoczno i radośnie i dużo dzieci dzisiaj, drodzy Państwo. To jest taka nasza ulubiona wersja kuchni, bo to właśnie się gotuje rodzinnie i fajnie. Gdzie troszeczkę mamy tego harmideru, a to dlatego, że nie wyręczamy dziewczyn. Dziewczyny robią wszystko same. Jest z nami Julka Cymbaluk, Master Chef Junior, nasza wrocławska, wrocławianinka, tak się mówi? Wrocławianka. Wrocławianka, o co chodzi? Byłam blisko. I są z nami jej koleżanki. To jest akurat
Zuzia z Agrosmyku, czyli mówimy o tym, że dzieci po pierwsze powinny same gotować, nie można się tego bać, a po drugie poznamy przepisy Julki na, bo robimy takie ciasto kruche, że można zabrać sobie w takiej foremce do parku, gdziekolwiek chcemy, żeby mieć swoją przekąskę. I Julka nam zdradzi, jak zrobić taki wsad gruszkowy, owocowy, tak? Tak. Jak robimy? Bo kroimy najpierw gruszki, potem dodajemy cynamon, dodajemy imbir i na koniec dodajemy jabłka. Julka, a te gruszki to obieramy, czy nie? Tak. Obieramy, dobrze. Obieraliśmy ale gruszki, ty kroiłaś, tak? Ze skórkami. A jabłka kroi... ze skórkami. Ja zawsze ze skórkami, jest dużo osób, i gruszki też ze skórkami. Nie, gruszki nie ze skórkami. Nie, to gruszki nie. Daliśmy ten. Mamy taki piękny imbir, zaczyna się sezon jesienny. Imbir trzeba jest się imbirować, tak. Imbir jest znakomity, bo jest po prostu rozgrzewający, ale też jest pyszny. I on doda nam do tej całej... On doda nam tutaj do wszystkiego takiej fajnej, czego nam do posmaku takiego ostrzejszego, tak? Tutaj jest Alicja obok nas, która zobaczcie, jak pięknie zrobiła ciasto kruche, bo ciasto kruche jak robimy, to co jak zrobiliśmy? Była mąka, tak? Było trochę masło, mąka. Dodałyśmy trochę wody gorącej, ciepłej takiej, co nie? Jajko, żółtka z jajka. Tak. I to ładnie ugniotłyśmy. Zobaczcie, jak pięknie wygląda konsystencja. To już jest w lodówce było jakiś moment. Więc teraz razem z Alicją będziemy te foremki wykładać. Zapieczemy je z grochem albo z jabłkami, tak żeby nam nie urosło. I damy do piekarnika na 190 stopni, a potem na sam koniec damy gruszki, które się nam redukują. Bo chodzi o to, żeby z tego sosu było odrobinę mniej wody, tak? No ale słuchajcie, dzisiaj nasze odkrycie. Soku, oczywiście. No. Soku, no takiego płynu, tak? A jest obok nas Zuzia. Zuzia, która robi co? Ciasto na gofry. Ciasto na gofry. Bo dziewczyny... A Ula Bartoszewicz tutaj dzielnie... Ja tak, bo gorące. Wygrzebuje gofry. Wygrzebuje straderką, asekurujemy dziewczyny. Bo tak naprawdę Ula jest taką mamą, która ma otwarty dom dla dziewczynek, co nie? Bo nieraz się zdarza, że one wszystko ciebie śpią po prostu. No tak, Zuzia często śpia, bo z Julią się od przedszkola znają. Trenerka wyciągnęła dziewczyny z przedszkola, a maluchy dzisiaj jeszcze do nas dołączyły. Także wieczorem właśnie gofry były... zrobione. Tak, teraz pytamy się Zuzi, widzowie na pewno chcą wiedzieć, co sobie dzisiaj zrobić. Jak takie gofry przygotować? No to daje się 3-4 jajka, tak 7-8 garści mąki, no i po prostu trzeba mieszać. Mleko też się da, żeby takie gofry to ja bym garściami. I takie własnoręcznie smakują najlepiej, tak? Tak. Dobrze, my dzisiaj będziemy jeść, jeszcze wymyślimy mus do tego, bo bitej śmietany nie mamy, chociaż dziewczyny mówią, że bardzo lubią z bitą śmietaną. Dziś my dzisiaj zrobimy bez bitej śmietany. Ale wczoraj same ubijały bitą śmietanę, nie była taka stópki niedobra i fu z tymi wszystkimi, tylko Zuzia wczoraj ubijała z dziewczynkami, potem dały na to borówki, maliny, także było zdrowo. Fajne nocowanie z taką kolacją. No więc generalnie jest tak, że można być w dzisiejszym świecie i sportowcem, i w kuchni, i aktywnym, i dobrze zrobić. I teraz właśnie a propos aktywności, tak? No bo chodzi o to, żeby jeść z umiarem, jeść zdrowo, jakby wykluczyć jak najwięcej niefajnych składników, ale też, żeby ćwiczyć dużo regularnie, tak? Ja mam takie wrażenie, że rodzice taki są ospali dosyć, tak? Że tak jest coraz więcej ludzi aktywnych, ale ciągle bo ty masz tą ideę, żeby rodziców wyciągnąć dzisiaj. Mi się bardzo wydaje, że te dzieciaki było powinny... tak miło. Dzieciaki powinny wziąć rodziców za rękę i ćwiczyć, tak? Bo gimnastyka generalnie jest potrzebna. Sportem ogólnorozwojowym. To jest ten pierwszy krok, który powinien być w stronę sportu, to tylko i wyłącznie gimnastyka. Gimnastyka ogólnorozwojowa. Dalej można ćwiczyć różnego rodzaju, różne sporty, ale gimnastyka ogólnorozwojowa to jest podstawa. Bo co, bo tak naprawdę ćwicząc gimnastykę możemy się nauczyć czego? Jakby wszystko. To... Koordynacja dla maluszków. Dzieci, którzy zaczynają, robią pierwsze swoje kroczki, koordynacja. Skoczność, gibkość, wytrzymałość. Siła charakteru, kształtuje się charakter, odpowiedzialność. Patrzcie na Julkę. A tak, dzisiaj pokaże nam pani i pani podopieczne tę taką część podstawową, czyli ćwiczenia takie podstawowe, czy już będziecie się popisywać, jak wspaniale... I to, Robert. W pierwszym wejściu chyba pokażecie tę grzewkę, którą to może co, zrobić zapraszamy każdy. W takim razie do nas i poprosimy... Dziewczynki, zostawcie na razie gofry. Uciekamy. Poprosimy i o komentowanie tego, oglądać. Co będziemy oglądać. Dzisiaj chcielibyśmy pokazać zwykłą rozgrzewkę, którą może przeprowadzić dziecko. Każde dziecko. O, dziewczyny tutaj się dowiadują, które ma przygody ze sportem nawet rok czasu. Wystartuje je pani?
czy to już jest dziewczynki rozgrzewka? Wiedzą, dziewczynki zaprezentują rozgrzewkę. To jest podstawowa rozgrzewka, którą może zrobić każde dziecko ze swoim rodzicem. To nie są trudne ćwiczenia, to są wszystko podstawy. Skipy A, skipy C. Dzieci mogą wziąć swoich rodziców, pójść na spacer do parku i właśnie poprowadzić taką rozrywkę z rodzicami. I to będzie też i wspólna forma spędzania czasu i zabawa i oczywiście na zdrowie także to się przekuje. Jak najbardziej. A jak często dziewczynki ćwiczą? Jak często macie treningi w tej grupie wiekowej na przykład? Mamy treningi 4 razy w tygodniu, czasami 5 razy w tygodniu przed zawodami. To jest akurat grupa wyczynowa. Mhm. A proszę powiedzieć, czy do Państwa, do studia można przyjść, ćwiczyć od tak sobie, na przykład dorosły? Czy ja mogłabym przyjść i zacząć uprawiać akrobatykę, czy już jest za późno? Tak szczerze mówiąc, jak już mówimy o rodzinie, to cała taka przygoda rozpoczyna się u nas już od... Dzieci przychodzą od 3 roku życia, przychodzą z rodzicami. I te dzieci ćwiczą na naszych treningach razem z rodzicem. I rodzic, chcąc pokazać dziecku, jak ważny jest sport, wciąga się w tą naszą dyscyplinę i też później zapisuje się na zajęcia do akrobatyki dla dorosłych. Ula ćwiczy z Julką, czy Pani nie? Pani Ula ma zamiar zacząć, ale mamy mnóstwo rodziców, którzy przychodzą i ćwiczą też akrobatykę. Dzieci mają swój trening, a rodzice mają treningi akrobatyki dla dorosłych. No i wspaniale, i my także do tego zachęcamy, prawda? Tak? Taka codzienna poranna. Dokładnie jest to. Zaprawa, można powiedzieć, poranna. To jest rozgrzewka, którą może zrobić każdy, czy idąc na spacer do parku, dzieci Państwo, można gdzieś zrobić taką rozgrzewkę. Czy wychodzicie sobie na basen, czy na narty, czy do Popolandii, czy na salę gimnastyczną. Taką właśnie rozgrzewkę możecie sobie ze swoim dzieckiem wspólnie zrobić. Są bardzo proste rzeczy. A dzieci z rodzicami, dokładnie. To drodzy Państwo, wstajemy z kanapy i ćwiczymy po prostu. A teraz króciutka przerwa. Tak się składa, że nasz program robi się takim programem sąsiedzkim. Przed chwilą mieliśmy gościa z Partynic, teraz mamy gościa z Kryształowic i to wcale nie jest tak daleko stąd z Bielan. 16 kilometrów pomiędzy, że tak powiem, Kątami, Kobierzycami, a Sobótką, gdzieś na środku, w podobnej odległości. Panie sąsiedzi, co tam w Kryształowicach? Co tam w Kryształowicach? Otóż chciałem zaprosić Państwa z dziećmi, zaprosić na taką fajną imprezę pod tytułem Art Kiermasz. To jest pierwsza taka impreza z tej serii. Przygotowujemy już świąteczny Art Kiermasz. Świąteczny jakich świąt? Świąt Bożego Narodzenia. Już na 2 grudnia się szykujemy, ale także zapraszam... Ja myślałem, że to ten kiermasz już jest świąteczny. Proszę zobaczyć na te rzeczy. No, anioł mam nadzieję, jest. Że... Anioł leżakuje, tak. Anioł leżakuje, to jest anioł Doroty Czerek, która jest dużo więcej. Niektóre anioły są... To można już zwinąć, teraz tak. Opowiedzmy. No właśnie, ja tylko powiem, że dla plakat pierwszej... Plakat jest, to znaczy, że duży projekt. Tak. I też duże te anioły, niektóre wielkości tego plakatu. Mając różnego rodzaju tam walizki, trzeba przyjechać i zobaczyć wyjątkowe rzeczy, biżuteria. Kto wystawia? Kto prezentuje swoje prace? Hania Paśko, Ewa Hoffman-Lech, Dorota Czerek, pan Ryszard Herba. Ja rozumiem, artystki lokalne. Lokalne tak szeroko. Dolny Śląsk. Dolny Śląsk. Dolny Śląsk. Mówimy o kiermaszu, ale też co tydzień u Państwa w agroturystyce odbywa się co sobotę takie spotkanie. Kiedy można przyjść i coś własnymi rękoma wykonać? Piątkowe spotkania ze scrapbookingiem. Zapraszamy. Wystarczy wygooglować spiżarnia pełna pomysłów. I tam rzeczywiście na pół hektarze z wysokimi drzewami, 2 sale, pada czy nie pada,
zapraszamy. A kto najczęściej te spiżarnie odwiedza? Bardzo dużo odwiedza nas dzieci, ale i także odwiedzają panie. Słyszałem, że pani redaktor lubi sobie czasami jakąś karteczkę zrobić. Lubi. Pani redaktor, tak. Też karteczkę wyklejam, z papieru? Wyklejam, tak wyklejaną jabłki. Jak ta scenografia. Tak, wiesz, to jak wygląda to jak scenografia, prawda? To uspokaja? To uspokaja, tak. No, tylko trzeba mieć dużo cierpliwości, ale, jak się zabawa jest przednia. To może i warto. Warto wejść na Facebooka, na spiżarnię pełną pomysłów. Tam są wszystkie informacje. Pierwsza osoba, która zadzwoni tutaj z telewizji. Spośród naszych widzów. Tak. To pierwsza osoba i mamy jedno darmowe, można powiedzieć, wejście gratis na warsztaty. Na warsztaty, tak. I konkretnie pierniki, ale specjalną metodą, długi rylec i zdobienie pierników. Mam już pełno osób na tym warsztacie, ale ten jeden specjalnie dla telewizji Echo 24, żeby ktoś zadzwonił po że tak powiem, państwa programie. Ja chciałbym jeszcze raz wrócić do kiermaszu, który dzisiaj trwa. Arkiermasz. Co tam będzie można kupić poza aniołami, o których mówiliśmy? Biżuteria. Z czego? Biżuteria jest z najlepszych. Najlepszego szkła polskiego i czeskiego. Hani Paśko, no artystka, która długo już pracuje z biżuterią, absolwentka szkoły plastycznej, Wyższej Szkoły Plastycznej. I co jeszcze? No, jeszcze mamy misy takie orzechowe. Drewniane, podobne jak te? Tak. One to jest ładne. Ta misa jest bardzo ładna. Ja pokażę. No, na coś specjalnego taka misa po prostu do ogrodu. Ona jest na tutaj... owoce może być na przykład. Jak najbardziej. Anioły przepiękne, wielkie, fruwające na całej ścianie. Około 4 metry. I co jeszcze? Co jeszcze? Dla dzieci warsztaty darmowe. I jeszcze dzisiaj będzie jeszcze można dzisiaj wziąć w nich pięć udział. Kotków bardzo małych. Kotki są na sprzedaż? Nie, kotki są do adopcji. O, na przykład do adopcji, ale także, żeby się pobawić w momencie, kiedy dzieci przyjeżdżają z rodzicami, też mają jakieś swoje zajęcia, a oprócz tego warsztaty. Od której można was dzisiaj odwiedzać? Od godziny 12 do godziny 18. Bardzo serdecznie. To jest pomysł na niedzielę. Możemy podziękować panu za spotkanie, za zaproszenie do Kryształowic. Naszym gościem był Darek Lech z Kryształowic, ze spiżarni pełnej pomysłów. Pomysł. Dobrze, ze spiżarni pełnej pomysłów. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Dziękuję również. Witamy Państwa w drugiej godzinie poranka w Echo 24. Ewa Masilonis. Robert Chmielewski. Dzisiaj mamy niedzielę 17 września i przed chwilą proponowaliśmy Państwu, by niedzielę spędzić m.in. w Kryształowicach na Art Kiermaszu, ale tradycyjnie teraz podamy również kilka innych propozycji. Jedną z propozycji jest propozycja Dom Kultury Agora z Różanki i ta propozycja nazywa się Jagore, a dotyczy ona warsztatów komiksu, rysowania komiksów, posiłkowania się różnymi zdobyczami, różnymi sprawami związanymi z kulturą, po to, żeby móc samodzielnie przygotowywać filmy, animacje, komiksy. I to dzisiaj w Agorze od godziny 10 na ulicy Serbskiej. Zapraszamy. Ja z kolei mam propozycję dla fanów filmu polskiej kinematografii. Mianowicie w pawilonie Czterech Kopuł już od dzisiaj można oglądać wystawę kostiumów filmowych. Filmów, które powstały we wrocławskiej wytwórni filmów fabularnych. Będą tam nie tylko same stroje, ale także próbki tych strojów, fotografie. Warto odwiedzić to miejsce. A będą to stroje, które nosili m.in. Zbyszek Cybulski, Beata Tyszkiewicz, Kalina Jędrusik, czy też Leon Niemczych w takich filmach jak Popiół i Diament, Rękopis znaleziony w Saragoście, czy Sami swoi. Serdecznie zapraszamy. Dla najmłodszych mam także, można powiedzieć, filmową propozycję. Mianowicie poranki
niedzielne poranki we WRO. Tym razem będą to filmy prezentowane na takich starych rzutnikach ze slajdów. I te bajki, oprócz tego, że mają taką wartość, że są po prostu wartościowe, to także trzeba je jeszcze czytać i komentować na bieżąco. I serdecznie do tego zachęcamy dzisiaj o 12.30 w Centrum Sztuki WRO. Dziękujemy Państwu za wysłuchanie tego wszystkiego, co mamy do powiedzenia na temat imprez, które odbywają się we Wrocławiu, ale to nie wszystko, bo w kolejnej godzinie będziemy mogli porozmawiać na przykład o dziecinadzie. Zostańcie Państwo z nami. A już teraz łączymy się ponownie z naszym reporterem Arkadiuszem Skarbowskim. Witajcie ponownie. My nadal znajdujemy się na siłowni Home Place i ostro, ciężko trenujemy tutaj z Wojtkiem Fortuną, finalistą konkursu Mister Polski 2017. Proszę Państwa, jak można zauważyć, już za oknami, wielkimi krokami zbliża się do nas jesień. No i nie ma co się oszukiwać. Jesień to taka pora, kiedy nie za bardzo nam się cokolwiek chce, a co dopiero ćwiczyć. Wojtku, jaki jest przepis, twój przepis na dobrą formę? No więc mój przepis jest bardzo prosty. Przede wszystkim ruch. Ja wykonuję osobiście wszystkie ćwiczenia w domu. Ponieważ będąc siatkarzem mamy dwa razy w tygodniu siłownię, więc to jest troszeczkę dla mnie osobiście mało. Więc te pozostałe dni, które są wolne od treningu, wypełniam ćwiczeniami po prostu w domu. Od tego zaczynałem w ogóle całą swoją przygodę z ćwiczeniami. Nie zacząłem ani od siłowni, ani od jakichś ćwiczeń na dworze, tylko właśnie w domu. Są to pompki, brzuszki. No i przede wszystkim rozgrzewka, czyli jakieś takie ruchowe rzeczy. No właśnie, tak jak powiedziałeś, zacząłeś swoją przygodę z fitnessem, z ćwiczeniami w domu. Bo tak naprawdę często tak jest, że idziemy na siłownię, nie do końca wiemy, co do czego służy. No dokładnie. Ja tak samo miałem właśnie pierwszy raz. Postanowiłem sobie, że pójdę na siłownię, no ale przyszedłem i kompletnie nie wiedziałem, co do czego jest, do czego jest ta maszyna. Jeszcze wiadomo, tam nie chodzą zwykli ludzie, tylko troszeczkę już podpakowani. Więc wróciłem do domu i stwierdziłem, że nie, że tak nie może być. Ja do tego się muszę przygotować i fizycznie, i psychicznie przede wszystkim. Więc zacząłem właśnie ćwiczyć w domu. No i później już po jakimś czasie stwierdziłem, dobra, to jest ten czas i mogę iść na siłownię. Jak wspomnieliśmy na samym początku, mamy jesień. No ciężko jest nie zauważyć, a jesień to jest ta właśnie taka pora, kiedy nawet kiedy mamy dzień wolny, ciężko jest nam wstać z łóżka i się zmotywować. Proszę powiedz mi, jaki jest twój sposób, żeby się właśnie zmotywować do działania, dać sobie takiego przysłowiowego kopniaka? Przede wszystkim budzik. Kiedy wstaję rano, to moją taką główną motywacją jest po prostu puszczenie sobie muzyki. Mam tam swoje ulubione utwory, które od samego początku mnie motywują i od tego zaczynam każdy swój dzień. Biorę telefon do ręki, puszczam i automatycznie wtedy po przesłuchaniu całej tej piosenki wstaję z łóżka, no i działam wtedy. Wspomniałeś właśnie na samym początku też o tym, że ćwiczyłeś w domu. Powiedziałeś właśnie, jakie to były ćwiczenia, ale jakbyś miał teraz naszym widzom powiedzieć, od czego najlepiej zacząć, jeżeli ktoś teraz nas ogląda i właśnie tak się zainspirował, że chce zacząć ćwiczyć, chce zacząć dbać o formę, od czego najlepiej też zacząć i jak też ćwiczyć, bo często tak jest, że pierwszego dnia, drugiego często przesadzimy z tymi ćwiczeniami i później już się demotywujemy, chcemy tak naprawdę efekty widzieć od razu, no ale tak się nie da. No tak, nie da się. Dla początkujących przede wszystkim mi się wydaje, że trzeba się ubrać i po prostu wyjść na dwór pobiegać, bo to jest nie dość, że rozgrzewka, to po prostu takie pobudzenie ciała, nabranie tego całego takiego, no to jest ten początek właśnie. Czyli na rozgrzewkę co najlepsze? Pajacyki, przysiady, pompki? Pajacyki, no wszystko takie gdzieś machanie rękami, no i właśnie taki nie spacer, nie truch, tylko po prostu dać sobie w kość, żeby pójść pobiegać na dwór, dotlenić się, wrócić, no i wtedy właśnie możemy jakieś pompki, brzuszki porobić. To jest taki początek. Proszę Państwa, wiemy już, jakie ćwiczenia powinniśmy tutaj zastosować na sam początek. My z Wojtkiem wracamy do naszego treningu, a my się słyszymy już niebawem. Tym prostym chłopcem jakieś takie proste rzeczy. Bardzo dziękujemy Arkowi, a już teraz zapraszamy na... Teraz zapraszamy na przegląd prasy. Kłaniam się ponownie. Kończymy wędrówkę po kopalni srebra w Tarnowskich Górach, a naszą przewodniczką jest i była Joanna Lamparska, wrocławianka. I to się ukazało we wrześniowym National Geographic Traveler.
woda. Mówiłem, że właśnie te kopalnie tam miały dużo wody i dzięki temu tam właśnie stworzono i tam zaczęła pracować w roku 1788 pierwsza na ziemiach polskich maszyna parowa. I w tej chwili, jak wybieramy się na wędrówkę po tej kopalni, to możemy właśnie zwiedzić skansen maszyn parowych, który znajduje się przy tej zabytkowej kopalni srebra. Jak wspomniałem, to pierwszy na Górnym Śląsku i 15 polski obiekt na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO, a więc warto do Tarnowskich Gór pojechać, do tej kopalni. Ale skoro mówimy o gorączce srebra, bo taki też tytuł jest tego artykułu, to może warto wrócić do gorączki złota. Ja kiedyś opowiadałem Państwu o Złotym Stoku i nie będę już mówił o samej kopalni, ale znalazłem troszkę ciekawostek w ogóle na temat złota. Proszę sobie wyobrazić, że w Złotym Stoku na przestrzeni ponad 700 lat funkcjonowania jej wydobyto zaledwie 16 ton czystego złota. 700 lat 16 ton. W ostatnim okresie funkcjonowania, w latach 50. rocznie wydobywano tak od 20 do 30 kilogramów, przepraszam, ton. Nie, dobrze mówię, 20-30 kilogramów zaledwie, a w 61 roku spadła produkcja, wydobycie do 7 kilogramów, dlatego zdecydowano się zamknąć. A jak wygląda na świecie? Ja w takiej książce Christophera Drossera, czy to prawda, że znalazłem informację, że złoto wcale nie jest takie rzadkie, bo w skorupie ziemskiej jest 30 miliardów ton, ale co z tego, skoro ono jest trudne do wydobycia, więc koszty są ogromne i dlatego takie złoto jest drogie. Ile wydobyto do tej pory? Rocznie produkcja, właśnie wydobycie, 2,5 tysiąca ton na świecie. 2,5 tysiąca ton. Natomiast geolodzy obliczyli, oszacowali, że w sumie wydobyto w całej historii świata, wydobyto 160 tysięcy ton złota. I proszę zobaczyć, 160 tysięcy ton złota, sam Złoty Stok 16 ton zaledwie. I te złoto jest na tyle ciężkie, że te 160 tysięcy ton można zamknąć w ogromnej skrzyni w sześcianie o boku 20 metrów. 20 metrów bok, jeden, drugi, wysokość i to jest całe wydobycie światowe do tej pory. A roczne wydobycie na świecie to jest sześcian o długości 5 metrów. I to tyle, jeśli chodzi o ten kruszec. I teraz zapowiedziałem Państwu, wyśpi się 10 niezwykłych miejsc na nocleg w Polsce. Jakie to są miejsca? Zaczniemy od Nałęczowa w koronach drzew. Każdy, no w dzieciństwie wielokrotnie, jak czytając Dzieci z Bullerbyn, gdzie tam dzieci miały taki domek swój, to nie jeden z nas marzył o takim domku na drzewie. I tutaj takie domki w koronach drzew w Nałęczowie, ale o innych rzeczach, jakie są atrakcje w Polsce, oryginalne noclegi, to już w następnej części. Na razie dziękuję. To jest w formie pokaz taki o
No ciągle treningu chyba, takiej rozgrzewki. No nie? Jak myślisz? No myślę, że tak, zanim mówiłam, ponieważ się zapatrzyłam. Niekoniecznie, bo to jest cały układ. To jest układ. Wspaniały szpagat przed chwilą widzieliśmy. Będziemy komentować tak jak komentatorzy sportowi. Koniec chyba, teraz wspólny ukłon. Pięknie. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Kto wraca do kuchni, ten wraca. Wszyscy, wszystkie. Wszystkie głodne teraz po ćwiczeniach. Dziewczynki mają z tyłu taki napis na koszulkach, ja jestem akrobatką, a jaka jest twoja supermoc? Moja supermoc? Magdaleno. Jest uśmiech. Jest uśmiech i jednocześnie ludzi i ta komisja mam. Ojej, kogo podeptałam? Taka misja mamy, żebyśmy właśnie wszyscy zdrowo się odżywiali. I teraz kochani, mamy dla was dwa patenty. Bo robimy tutaj już ciasta, tarte są już w piekarniku. Uh-huh. Teraz zobaczcie, nasz sos gruszkowy się już pięknie zredukował. Czyli podpiekamy spody gotowy. Na razie podpiekamy spody. Robimy coś trochę warzywnych tutaj niespodzianek dla dziewczyn. Ale teraz zobaczcie, Jula, gdzie jest moja Jula? Jula. Bo Julka Cymbolek, oprócz tego, że właśnie ćwiczyła piękną gwiazdę, jak się filetuje pomidorki? Cały Wrocław chce wiedzieć, cały Dolny Śląsk chce wiedzieć, jak się oddamy troszeczkę nożyka. A przypomnijmy, że filetujemy pomidorki. Czy też Jula filetuje po to, bo nie lubi pestek. Więc sobie tak wymyśliła i w związku z tym, jak już zobaczcie tak szczegóły, pięknie, mistrzowsko wręcz i koniec. Czyli Jula, a kto zjada środki? Mama. Mama zjada środki. I teraz co robimy z tymi, które już mamy? O, pięknie, patrzcie, mistrzowsko. I teraz zobaczcie, proszę państwa, też jest tak, że jak mamy taki kawałeczek pomidorka, to też jest dla was fajny patent. Możecie go pokroić w taką maluteńką kostkę. Ola, oddam tobie mikrofon. Pokroimy go w taką maluteńką, tylko lepszym nożem niż to, co ja mam. I wtedy możemy sobie zrobić taki fajny tatar z pomidora, ja na sałatkę dzisiaj, do którego dodacie odrobinę oliwy, odrobinę na przykład fajnych ziół, trochę pieprzu i soli i mamy fajną, zdrową, troszeczkę inaczej podaną sałatkę, bo ten sok z pomidorów po prostu tak nie wycieka. I teraz jest kolejny patent, który chcemy powiedzieć. Jaki chcemy powiedzieć? Że mamy gofry. Są z czarnuszką. Mamy gofry z czarnuszką, ale jeszcze najpierw wcześniej ja się zabrałam do obierania imbiru nożem, tak Julka? A ty powiedziałaś jak? Zginęłem. Że się obiera łyżką. Że się obiera łyżką. Kto pokaże, jak się obiera łyżką? Kto? Pokażesz nam, jak się obiera łyżką. Znajdziemy... A dlaczego łyżką? Właśnie, dlaczego łyżką? Nie wiem, tak się nauczyłam i tak jest. Tutaj mamy tą łyżeczkę, możesz sobie tą łyżką obrać. Zobaczcie, czyli imbir, i to też powiedział Karol Łukomski, pierwszy u nas szef kuchni, że jak mamy świeży imbir, a taki my dzisiaj mamy, to nie tracimy tych właściwości, bo pod skórką tutaj, w momencie, kiedy operujemy nożem, to wycinamy to, co najlepsze. Czyli tak? My go po prostu trzemy tak naprawdę. Tak, trzemy. Oskrobać. Zobaczcie, i tu już jest skończone, oskrobany przez dzieci. Własnoręcznie, więc tak wygląda. I my go ścieramy i dodajemy do naszych przypraw. Dodajemy go zarówno do rzeczy słodkich, czyli do gruszek, jak i do naszych warzyw. Tak? Zgoda. I teraz tak, mamy zrobione gofry. Kto to miał gofry w ręce? Zginęły. Dziewczyny już po prostu zabrały gofry. Zobaczcie, chodź do nas, Zuzia, bo ci nie widać, żeby widzowie zobaczyli, co robisz. Zuzia układa takie piękne gofry, które zrobiliśmy według twojego przepisu, tak? No, tak. Słuchajcie, a jak to jest z tymi warzywami? Wy lubicie je jeść, czy nie? Ja lubię. A masz jakieś swoje ulubione? Marchewkę. Naprawdę? Ale jesz ją surową, czy gotowaną, czy nie ma to znaczenia? Tak i tak w sumie. Tak i tak. A kto lubi inne warzywo niż marchewkę? Ja.
ty? Kukurydzę. Kukurydzę. Jogurki kiszone. Jogurki kiszone, bo też jest... Bardzo zdrowe. To jest dla Państwa bardzo znany, bardzo dobry przykład. Ja też się zdziwiłam, ale ostatnio rozmawiałyśmy z Julą. Jula powiedziała, że lubi, uwaga, trzemy marchewkę świeżą, dodajemy do tego zatarte ogórki kiszone fajne, może od Schneiderów, z Doliny Baryczy, i dodajemy do tego zwykłą kukurydzę. Tak, Jula, słyszysz mnie? Tak. I to mieszamy i mamy sałatkę na dzisiejsze popołudnie, tak? A teraz chcieliśmy Państwu powiedzieć, jak dzieci mają na imię. Więc po kolei robimy takie imię, żebyście przedstawili, bo tak dla mnie osłady nie tańczyli. Więc oczywiście. Mówimy imię. Jak masz na imię? Julia. Julia. Maja. Weronika. Jula. To wiemy. Zuzia. Kamila. Oliwia. Oliwia. Ala. I Ala. I Ala tutaj dzisiaj... dzielnie jeszcze buraki, widzę, kroi. Bo Ala dzisiaj jest prawdziwą pomocnicą, taką zastępcą szefa kuchni, powiedzmy. Bo Ula nie dość, że pokroiła i cebulę i zrobiła ciasto kruche, które się właśnie robi. I teraz buraki, które będziemy dawać do naszego nadzienia. Bo właśnie chyba będziemy musieli zmienić, bo chyba nam się na antenie ładnie, spektakularnie, lekko przypaliło, więc zrobimy od nowa. Ale też słuchajcie, zrobimy dzisiaj podpomyki, żeby pokazać Państwu, że prostą rzecz, jeśli na przykład budzimy się rano i nie mamy chleba, i chcielibyśmy zrobić to ze zdrowszej mąki, więc zaraz siadamy, robimy podpłynki. Czyli bierzemy mąkę, do tego dodajemy odrobinę soli, mieszamy to i dodajemy ciepłej wody. I to tyle. I to tyle. I my będziemy tego próbować dzisiaj, Robercie. Za chwilę. Już się boję, bo tego jest bardzo dużo. Ale widzicie, nagadałaś w ogóle tych propozycji, patentów. No ale jak? Tylko słuchać i korzystać. Korzystajcie z imbiru, bo jest sezon. Z dyni zaraz zrobimy, bo jest sezon. Pomidorki filetujemy tak jak Julka. Jemy ogórki kiszone, tak? Ja proponuję, żeby jednak zająć się tą tartą, bo będzie to samo, co z nadzieniem, prawda? Tak. No właśnie, drodzy Państwo, my na razie opuszczamy kuchnię i zapraszamy na krótką przerwę. Prezenterki prognozy pogody Echo 24 ubiera Vito Vergelis, producent eleganckiej odzieży dla najbardziej wymagających kobiet. Witam serdecznie w ten niedzielny i niestety pochmurny poranek. Elwira Kaśków. Zapraszam na szczegóły prognozy pogody. Prawie w całej Polsce pochmurno, szaro i ponuro. Jedynie mieszkańcy północno-zachodniej części kraju będą mieli nieco więcej szczęścia, bo tam pogodnie i bez opadów. Temperatury od 13 do 19 stopni. Najniższa temperatura w Warszawie oraz w Krakowie. Najcieplej będzie w Szczecinie i tutaj 19 stopni oraz na krańcach południowo-wschodnich w Rzeszowie 22. Po południu pogodę kształtować będzie płytki ośrodek niskiego ciśnienia, który z nad Węgier i Słowacji przemieści się nad południowo-wschodnią Polskę i przeważający obszar kraju z północnego wschodu. No tutaj będą napływać chłodne masy powietrza, ale nad południowo-wschodnią Polskę docierać będzie ciepło. Przez cały dzień dominacja chmur z przelotnymi opadami deszczu, które okresami przybierać będą na intensywności. Po południu, szczególnie na południowym wschodzie Polski, może nawet zagrzmieć. Ale z kolei na północnym zachodzie i zachodzie kraju, od województwa zachodniopomorskiego przez Wielkopolskę po Dolny Śląsk, cały dzień zapowiada się pogodny, dość słoneczny i bez opadów. Temperatury od 12 do 18 stopni. A w naszym regionie do południa pogodnie, dość słonecznie i bez opadów, ale na zachodzie i północnym zachodzie naszego województwa, ponieważ niestety we wschodniej części, szczególnie tutaj w rejonie Milicza, Oleśnicy przez Wrocław po Kotlinę Kłodzką, przeważać będą chmury z opadami deszczu, które mogą być intensywniejsze. Temperatury od 12 do 17 stopni. Po południu taka sama aura. Pogodnie, w miarę słonecznie, bez opadów, ale na północnym wschodzie, ponieważ pochmurno, z przelotnymi opadami deszczu będzie na wschodzie naszego regionu i szczególnie tutaj przy granicy z Opolszczyzną, a na termometrach od 10 do 18 stopni i najwyższa temperatura w Głogowie. Ciśnienie w okolicach Wrocławia będzie spadać. W południe wyniesie około 999 hektopaskali. Wiatr z kierunków północnych, słaby i okresami umiarkowany, od 5 do 25 km. Biometr niekorzystny, spadające ciśnienie, strefa frontowa. Wszystko to sprawi, że dokuczać nam będą różne dolegliwości bólowe, senność, a zdolność koncentracji będzie obniżona. Zatem dobra kawa lub gorąca czekolada zalecana, a nawet wskazana. Życzę miłego popołudnia. Do zobaczenia. Prezenterki prognozy pogody Echo 24 ubiera Vito Vergelis, producent eleganckiej odzieży dla najbardziej wymagających kobiet.
Naszym kolejnym gościem jest Wiktor Wiktorczyk, szef kliniki Lalek Teatru, znanego i od wielu lat ważnego na mapie Dolnego Śląska, chociażby Dolnego Śląska, a także dyrektor artystyczny Festiwalu Dziecinada. O festiwalu, jeśli pozwolisz, porozmawiamy nieco później, ale teraz, gdybyś był tak łaskaw, opowiedz o klinice Lalek, bo to już... Prawie 30 lat. Wiele lat. Tak? No tak, że 30 lat to w przyszłym roku jakoś tak mija. Prawda? Zapomniałem o 10 latach, później, że 15 lat minęło, 20 lat też jakoś tak nie pamiętałem, a teraz już... A 30-lecie postarasz się uczcić? Tak. Postaram się uczcić hucznie i na wsi u nas, na stacji Wolimierz i może tutaj w mieście, a może jeszcze dalej. Jakoś tak podkreślimy swoją obecność. Jak to się stało? Skąd w Wolimierzu? Ale porozmawiajmy może najpierw o w ogóle... pomyśle tego typu teatru, który przyszedł ci, jak się domyślam, w trakcie studiów, a może wcześniej? No tak, założyliśmy go jeszcze w trakcie studiów, na pierwszym roku, bo tutaj nie wszyscy może wiedzą, ale we Wrocławiu jest absolutnie unikalna szkoła lalkarska, prawda, która jedna z niewielu, a na pewno najlepsza w Europie, prawda, więc mamy możliwość tutaj pracy z najlepszymi fachowcami, którzy wychodzą po tej szkole. Mamy piękny zespół samych aktorów, lalkarzy, że nie muszę im za wiele wyjaśniać, oni sami już jakby kreują te sytuacje. No a stało się tak, jak mówisz, 30 lat temu, że grupa młodych artystów właśnie po lalkach, szukając swojej jakiejś tożsamości artystycznej tożsamości teatru, znaleźliśmy miejsce w przepięknej, malowniczej wiosce u podnóża Gór Izerskich w Wolimierzu. I wtedy już wymyśliliście, że chcecie się wynieść daleko, daleko na wieś, wysoko, wysoko w góry, po to, żeby tam tworzyć swoją sztukę. Tak, wtedy przejęliście budynek stacji kolejowej, No było to szaleństwo, prawda, ale połączone z jakąś taką młodzieńczą pasją, że ja mi się wydawało, że zrobimy to zaraz, prawda, że pojutrze już będzie gotowe. Za rok to już wszystko i tylko kreacja i sztuka. No ale trwało to z 20 lat w Wolimierzu, kiedy rzeczywiście ten ośrodek zaczął działać. Teraz to już nowe pokolenie. Tak. Trochę więcej luzu i możemy jakby pojeździć z teatrem po świecie, jakby skoncentrować się już tylko na teatrze, a te sytuacje, festiwale, spotkania, warsztaty, różne plenery na stacji, to już jakby nasi młodzi uczniowie i dzieciaki kreują. Dla tych, którzy nie wiedzą, co to za teatr? Teatr Klinika Lalek, wiejski wędrowny teatr lalkowy. Mamy wspaniałych nauczycieli, wspaniały zespół. A dla ciebie to jest takie oczywiste. W takim razie może ja będę musiał powiedzieć, że Klinika Lalek kojarzy mi się z wielkimi formami, Z wielkimi lalkami animowanymi przez aktorów i z takim teatrem, ja bym go nazwał teatrem ulicznym, ale nie wiem, czy to dobra nazwa. Teatr to teatr, prawda? Przestrzeń tylko inspiruje ten teatr do różnych jakby metod i form działania. Natomiast pracujemy oczywiście w związku z tym, że to duże, to na ulicy. W przestrzeni. Tak, ale często i chętnie również na odpowiednio dużych scenach. Tam, gdzie się zmieścimy, to ma to zupełnie jakby inną jakość. Kto tworzył ten teatr? Czy to była grupa, czy to wyłącznie grupa aktorów, którzy i projektowali lalki, i je wykonywali? Czy zapraszaliście scenografów, artystów, plastyków? To zawsze jest kreacja zbiorowa, prawda? I on zawsze wynika z jakichś... mam przyjemność, jakby szczęście pracować z bardzo utalentowanymi ludźmi od lat, dlatego no i plastycy, i muzycy jakby... czy Włodek Kiniorski, czy Antoni Gralak, czy całe to... czy wybitni jakby plastycy, oni wszyscy jakby są współkreatorami tego teatru, prawda? Samemu to się nie da tego wszystkiego, więc jakby to jest... ten teatr wysysa talenty z przecudnych artystów, którzy chcą to wspólnie robić. A że duże figury, no to gdzieś tam spotkaliśmy się z Peterem Schumannem, a że te figury bardzo intensywne, no to dlatego, że gdzieś tam się spotkaliśmy z Molikiem, mistrzem, prawda, a że to zupełnie tak na serio i prawdziwie, no to że gdzieś tam spotkaliśmy się jeszcze z mistrz Proszkowską i takie to wszystko jakby do kupy stwarza. Ty żonglujesz tymi nazwiskami, a nie mówisz, kto jest kto. Nie mówisz o tym, że profesor Proszkowska, babcia Proszkowska, legenda, no,
polskiego teatru lalkowego. Nie mówisz o Moliku jako o artyście Grotowskiego, z którym pracowałeś. Echo 24, Wrocław, myślę, że to... O muzykach też się też przebiegłeś tylko, a to przecież są bardzo ważni w Polsce muzycy jazzowi, no powiedzmy muzycy. No są to duży, jest to duży kaliber. No, pracujemy z najlepszymi, powiedzmy, tak najogólniej rzecz biorąc. A teatr też jest taki jeden z lepszych. Z tego, co obserwuję dookoła, to nieskromnie może zabrzmi, ale może po 30 latach, to tak muszę już chyba... Ewentualnie. Także jest to jeden z lepszych teatrów na świecie, tak sobie myślę. A proszę powiedzieć, dla kogo to jest teatr? Dla dzieci, czy dla dorosłych, czy nie ma tutaj jakoś ograniczeń wiekowych? Chciałbym, żeby to było zawsze family show. Także przychodzi dziecko, mama, tata, dziadek, babcia i wszyscy się doskonale bawią. Tym bardziej, że odkryliśmy taką dwoistość natury człowieka, że w każdym jest i dziecko, i dorosły, prawda? Mhm. Jest taki łobuziak, który jest na pewno i racjonalny. Jego wybory są takie po prostu zwariowane. Jest ten dorosły taki zrównoważony, już doświadczony. I nawet kiedy ostatnio graliśmy sztukę taką dla dzieci, ale w godzinach wieczornych, byli sami dorośli i oni byli wzruszeni, prawda? Małą marioneteczką, która słonik, który skacze na trąbie, i ten dorosły był wzruszony, także to jest zadziwiające, że ta sztuka jest jakby tym family show, jakby adresowana do wszystkich. Oczywiście mamy takie w repertuarze jeszcze Mroczne zakamarki duszy dla dorosłych, żeby tak dołożyć mu, prawda? I on wtedy też się cieszy i tak się utożsamia z tą jakby katastrofą na świecie i tak dalej. Ale preferujemy teatr dla dzieci od lat. A o czym taki teatr? O czym taki teatr robisz od 30 lat? Czy o czymś szczególnym, czy o kondycji człowieka w ogóle? No o tej kondycji człowieka w ogóle, no to już jakby poziom teatru dla dorosłych. Natomiast jakby tak przyjrzeć się, o czym robimy ten teatr, no to chyba o naturze i o naturze miłości. Bo, czyli to jest teatr o miłości? Tak, to jest teatr o miłości, że zawsze on gdzieś tam ma jakieś takie wyjście i co, no że miłość, że wszystko jakby postrzegane przez pryzmat miłości będzie lepsze, prawda? Jak to jest z tą sztuką, no, czego się nie dotkniesz, i muzyka, i teatr, i sztuki plastyczne, i obraz, wszystko jest o miłości. No niby nuda, ale to jest taka jakaś, trochę nadęte, nie? Ale tak to jest, tak, że nawet trochę się wstydzimy, ci dorośli, zwłaszcza mówić o tej miłości, o miłość, zaraz miłość, ale tak to jest, że rzeczywiście takie proste relacje międzyludzkie, jakby uczucia i wszystko przez tą miłość, przez tą jakby... powiększające takie szkło miłości postrzegane, powoduje, że świat jest lepszy. A jeszcze chciałam wrócić do tych początków waszego teatru. Dlaczego szkoła lalek akurat właśnie, a nie na przykład szkoła aktorska typowa, tradycyjna? No nie było jakichś takich W twoim przypadku, wyborów. Ja tam, o tobie. To tak, ja to tak się znajduję, znajduję i zazwyczaj w dobrym miejscu i w odpowiedniej porze, tak sobie postrzegam. To po prostu jakoś tak podświadomie czułem, że jest to jakieś takie elitarne zadanie, być aktorem lalkarzem i że ma się dużo większe możliwości niż aktorskie, prawda? Niż tylko takie stricte być aktorem, prawda? Kreować, oczywiście ten swój talent pokazywać, prawda? I dawać jakby jako aktor. Natomiast aktor, lalkarz i w ogóle jakby ta elitarna ich nazwę, tak, elitarna drużyna aktorska, mają do dyspozycji jeszcze masę różnych narzędzi, takich w formie, prawda? Piękne lalki, piękne figury i ta cała energia, która jest pomiędzy aktorem, pomiędzy tą lalką, a później dopiero ten przekaz, więc jest to sztuka taka szersza niż taki, tylko acting taki aktorski. Wkrótce, tuż po krótkiej przerwie, porozmawiamy o twojej najnowszej aktywności, zwłaszcza w perspektywie 30 lat. To jest nowa aktywność. Teraz zapraszam państwa na krótką przerwę i wrócimy do rozmowy. A my już
już teraz wracamy do rozmowy z naszym gościem. Przypominam, jest z nami Wiktor Wiktorczyk z Teatru Klinika Lalek oraz dyrektor artystyczny Festiwalu Dzieci na Dam. No i teraz o tym festiwalu troszeczkę porozmawiamy, bo to już piąta edycja. Przed chwilą powiedzieliśmy, że jubileusz, czyli jest okazja do tego, by świętować. Co to za festiwal? Międzynarodowy Festiwal Teatrów dla Dzieci, Dzieci na Dam. Jakiś czas temu, w związku z tym, że tak jak wspominałem, nasze obowiązki na wsi przejmuje powoli nowa generacja i mamy czas na takie fanaberie teatralne, przyjechaliśmy sobie do Wrocławia i zobaczyliśmy, że to jest 100 tysięcy dzieciaków, a tak naprawdę nie ma dla nich konkretnego takiego teatru, prawda? Są oczywiście różne, jest Wrocławski Teatr Lalek, są tam jakieś aktywności, ale one są takie za małe na te 100 tysięcy dzieciaków. Tak, i pomyśleliśmy, WTL wcale nie jest dużym teatrem. Tak, tak i tym to bardziej, prawda, że ma jeszcze repertuar dla dorosłych. No i jakoś tak to nas, mnie osobiście zainspirowało. Tak, zainspirowało, a że znaleźliśmy miłe towarzystwo i profesjonalistów przy biurze festiwalowym Impart, prawda, i ten obiekt cały, który jest taki kulturalny, duże przestrzenie, jedna mała scena, duża scena, prawda, jeszcze tam mniejsze takie dziuple, no to zaczął mi się on wydawać idealny dla właśnie zrobienia takiego ruchu, festiwalu teatrów dla dzieci, którego dotychczas nie było we Wrocławiu. No i to już jest piąta edycja Dzieci Nady. Ona się co roku rozwija. Kogo zapraszasz? Jakie teatry? Skąd? No właśnie z całej Europy i z całego świata, bo no z jednej strony to tak, że to niełatwo znaleźć dobry teatr dla dzieci, a dwa, bardzo ciekawe jest to zagadnienie, w jakiej kondycji jest w ogóle teatr dla dzieci na świecie i co i jak oni na to patrzą, ci nasi partnerzy, sąsiedzi gdzieś z Danii, czy gdzieś z Anglii, prawda, czy gdzieś z Iranu na przykład. Ważne jest to, że już nauczyliśmy się przez te edycje, że też nie ma kłopotu z językiem. Że a co, a oni zagrają po angielsku i co, a ci zagrają po irańsku i co tam będzie, czy ktoś to zrozumie. I okazuje się, że dzieci nie mają w ogóle takiego bloku, prawda? One przychodzą, oglądają teatr i w jakimkolwiek by on nie był języku, one to rozumieją. Bo to teatr. Tak, tak. Dorosły ma jakiś kłopot z tym, bo coś tam mu nie pasuje. Ale dzieci jakby są otwarte na wszelkie formy i wszelkie języki w teatrze. Czy według jakiegoś klucza zapraszasz artystów do występów w festiwalu? Czy to dla ciebie mają być, według ciebie powinny przyjechać teatry, które są jakoś mega nowoczesne albo które po prostu reprezentują... Nie, dobre. Po prostu dobre. Ja uważam, że dziecko... że to... W ogóle ta dyscyplina teatru dla dzieci jest bardzo odpowiedzialna, prawda? Jak się tam zrobi coś dla dorosłego i coś tam nie wyjdzie, czy coś tam, no to powiedzmy, że to można jakoś ten dorosły to zrozumie. Natomiast i się go na pewno nie skrzywdzi jakoś, prawda? Natomiast teatr dla dzieci, to mamy do czynienia dwulatki, trzylatki, czterolatki, czyli takie istoty, które ten świat postrzegają i to kupują, biorą to, prawda, do siebie, więc no, duża odpowiedzialność spoczywa na artyście, który, co on im ma pokazać, prawda? No, raz, że ten przekaz musi być dobry, ciepły, prawda? Dwa, że forma taka przekazu powinna być też jakaś, powiedzmy, ładna, prawda? Atrakcyjna, ładna. Nie można pokazywać w teatrze brzydoty, zwłaszcza w teatrze dla dzieci. No to są te kryteria. Przekaz, jakby forma, metoda działania, no i to, żeby to było naprawdę. Jak to jest naprawdę, to te dzieci wtedy to akceptują i jakby rozumieją. Jest coś takiego, że jak jestem przekonany, że czasami dziecko, jak usłyszy na przykład dźwięk wiolonczeli w odpowiednim momencie, to potrafi ten dźwięk wiolonczeli zmienić całe jego życie. Że on nagle, jakby pamiętając ten dźwięk wiolonczeli, nagle pójdzie w prawo, nie pójdzie w lewo, czy gdzieś tam, prawda, czy dokona innego wyboru. No i to jest niezwykłe. Także szukamy takich teatrów, które nie skrzywdzą dzieciaka, prawda, że które są dobre po prostu i które nauczą te dzieci lub po prostu sprawią, że one przeżyją coś przyjemnego, subtelnego, gdzieś coś za sobą, jakieś ziarno takiej fajnej energii poniosą w życie.
No właśnie, ale dzieci nada to nie tylko okazja do tego, by rzeczywiście zobaczyć spektakle dla dzieci, ale to także przestrzeń do rozmów na temat w ogóle teatru dla dzieci. No tak. Jaka jest kondycja teatru dla dzieci w Polsce na przykład? O, to nam się szykuje debata taka godzinna teraz. Jaka jest... Mam nadzieję, że coraz lepsza. Jak obserwuję jakby te młode teatry, które zaczynają jakby swoją karierę dopiero, to na szczęście nie jest to już takie byle co, gdzieś tam zrobione z gumki od majtek, tylko oni już tak coś, że mają jakąś propozycję. I przynajmniej to, co ja widziałem, prawda, że oni już to jakoś robią i że to już nie jest, no i że to na pewno nie jest jakiś obciach, powiem, że to jest już taki, powiedzmy, dobrej, wystarczająco dobrej kultury, żeby dzieciom to pokazać i te dzieci wyniosą, jakby, że wyjdzie to im na dobre. Prawda? Bo dzieci nie da się oszukać przede wszystkim, prawda? No nie da się oszukać. Jak jest jakieś oszustwo, one potrafią wstać, wyjść bez... To na koniec, gdzie i kiedy dzieci nada? 20-24 wrzesień, czyli najbliższa środa, czwartek, piątek, sobota, niedziela. W Imparcie, głównie w Imparcie. Scena, na scenie dużej codziennie dwa duże widowiska, na scenie małej codziennie dwa mniejsze spektakle. W sali na dole otwarta cały czas przestrzeń dla tych najów, czyli projekt badawczy, prawda? Bo teatr dla tych dzieciaczków od 10 roku życia do 2 lat jest całkiem niezbadany. I właśnie próbujemy się temu przyjrzeć, więc teraz jakby zrobiliśmy taką przestrzeń teatru dla najnajów i będziemy to obserwować. Taka subtelna, delikatna o wodzie, a woda to życie, w asyście pięknej właśnie wiolonczeli i z przelewającymi się falami. A oprócz tego jeszcze plenery, żeby dotrzeć do tych dzieciaków, które nie mogą dotrzeć do Imparty, więc wystąpimy na Stabłowicach w parku, wystąpimy, część zespołu wystąpi na Brochowie. Również piękne inicjatywy, no bo wielu aktorów idzie do różnych hospicjów, do szpitali, do dzieciaczków, które jakby nie mogą się z jakiegoś powodu przykrego ruszyć. Pracujemy też z Red Nose, z Clown w szpitalu, więc jakby tego jest dużo. Są również dyskusje. Wszystkie informacje u Was na stronie Wszystkie dostępne. Informacje na Festiwal Teatru Dzieci Nada. Dziękujemy bardzo serdecznie za to spotkanie. Wiktor Wiktorczyk był naszym gościem. Klinika Lalek, Teatr Festiwal Dzieci Nada. Dziękujemy bardzo. A już teraz czas sprawdzić, jak Arek Skarbowski i jego gość radzą sobie podczas jesiennej handry na siłowni. Z Arkadiuszem, przypominamy, jest mister Przystojniak. Tak możemy go nazwać, chyba tak. Mów, co chcesz. Rozmawialiśmy poprzednio o ćwiczeniach. Jak widać, nadal z Wojtkiem tutaj ciężko pracujemy nad swoją formą, nad swoją kondycją. Ale proszę Państwa, poprawne ćwiczenia, poprawny trening to tylko połowa sukcesu. A bardzo ważna również jest dieta i o tym chcielibyśmy teraz porozmawiać, bo Wojtku, jesteś tym, co jesz, prawda? Jak wygląda dieta u sportowca? Chyba musi być bogata, obfita, wiele kalorii. Tak, zgadzam się. Ja przede wszystkim jestem siatkarzem, tak jak wcześniej wspominałem, więc generalnie ja powinienem znacznie więcej jeść, ponieważ taki trening to jednak spalanie tych kalorii jest dużo, dużo większe. Nigdy nie przywiązywałem wagi szczególnie do tej diety. Starałem się jeść zdrowo posiłki, jakieś tam jajka, nabiał, no i przede wszystkim ryż, czyli węglowodany. Ale teraz, odkąd jestem w Głogowie, stwierdziłem, że wezmę sobie catering dietetyczny, który pozwoli mi, chciałem właśnie zobaczyć, jak to jest, jak mamy wyliczone kalorie, zdrowe posiłki wszystkie. Na sam początek powiem, że mega smaczne są, pomimo tego, że nie ma tam cukru prawie w ogóle, no ale na efekty niestety trzeba czekać, bo dopiero od paru dni mam tą dietę. Czy masz dietę pudełkową, ale czy zdarza ci się samemu w domu też coś gotować, upichcić? Tak. Przychodzi weekend, wtedy jest tak zwany cheat day, czyli wiem, co chcę, więc jakieś tam McDonald's, pizza, na pewno te fast foody wchodzą w grę.
No i sam mu też oczywiście gotuję. Samemu, czyli co? Jaki jest twój jakiś ulubiony przepis, który możesz teraz zdradzić naszym widzom? Mój ulubiony przepis, czyli ryż, kurczak i warzywa. Typowo. Typowy posiłek taki w każdego faceta chyba. Powróćmy jeszcze teraz też i do konkursu Mister Polski 2017, ale także do sportu, który uprawiasz. Przypomnijmy, uprawiasz siatkówkę. Jakie masz dalej plany na przyszłość? Czy wiążesz go właśnie, te plany wiążesz ze sportem, czy może jednak z modelingiem? To ogólnie ten temat siedzi mi w głowie od jakiegoś czasu, ponieważ no, ten konkurs się pojawił tak nagle, więc na pewno pierwszym moim kierunkiem była siatkówka, nadal teraz tak jest, ale musiałem podjąć ważną decyzję, tak, bo ja nie wiedziałem, że ten konkurs tak daleko zajdzie, że to będzie aż finał i to wszystko, więc tutaj moja przyszłość stała pod dużym znakiem zapytania. No ale tak się wszystko fajnie potoczyło, że ten sezon obecny dokończę właśnie w klubie siatkarskim, a jak dalej potoczy się moja kariera, no nie wiem, teraz po prostu co chwilę mam właśnie styczność z jakąś telewizją, z jakimiś wywiadami, więc to jest mega fajna sprawa. Dostałem też ofertę właśnie z modelingu z Warszawy, no ale na tą chwilę odmówiłem. Powiedzieli mi, że mogę zgłosić się, kiedy będę chciał. Też jestem młody, także na pewno mam czas na to przemyślenie, jak moja przyszłość będzie wyglądać. No na tą chwilę stawiam na siatkówkę. Chcemy awansować do pierwszej ligi. No właśnie, bo teraz jesteście w tej drugiej lidze Chrobry Głogów. Wcześniej byłeś też w Zaksie. Do czego teraz się przygotowujecie wraz z klubem? Właśnie chcemy awansować do pierwszej ligi. Taki mamy cel. Mamy dobrą ekipę, fajnych chłopaków, którzy są ambitni, mają potencjał, mają talent. Ja też jestem rozgrywającym, więc mam nadzieję, że będę mógł im pomóc w tym od tego sezonu, że uda się ten cel zrealizować. I moje już ostatnie pytanie, powiedz mi, no bo Mister Polski 2017 no już za nami. Czy masz może w planach w przyszłości wziąć raz jeszcze ten udział, bo to chyba można do 30, tak? Czy nie? Do 29 roku życia brać udział w tym konkursie? Kilkakrotnie nawet. Tak, poniżej 30. Czy wezmę? Na pewno. Ale myślę, że nie za rok. Myślę, że nie za rok, ponieważ no teraz był mój czas i niech to troszeczkę ucichnie. Ale na pewno będę chciał jeszcze wystartować, dlatego że już mniej więcej będę wiedział, o co chodzi, tak? No bo w tym roku jednak to było coś nowego, były to ciężkie pierwsze sesje, to wszystko to było naprawdę dla mnie trudne. Ale jeżeli już jestem obyty w tym, wiem, jak to wszystko wygląda, ja sobie będę chciał spróbować i na pewno będę chciał zajść wyżej niż top 12. To my trzymamy za ciebie kciuki, by na wstępnych, nie wiem, latach udało się tobie zdobyć ten główny tytuł Mistera Polski. Proszę Państwa, bardzo dziękuję Wojtkowi za rozmowę i przypomnę, że moim i Państwa gościem podczas dzisiejszego poranka był Wojtek Fortuna, finalista konkursu Mister Polski 2017. I oczywiście bardzo Państwu dziękuję za poświęcony nam czas. Zapraszam już w przyszłym tygodniu. Kontynuując podziękowania, dziękujemy Arkowi i po krótkiej przerwie zapraszamy na przegląd prasy w wykonaniu Mariana Maciejewskiego. Witam ponownie. Popularna jest turystyka kulinarna. Jeździmy i degustujemy regionalne potrawy. National Geographic Traveler zwraca uwagę na inną modę, trend, który pojawia się tutaj teraz w Polsce. Autorka pisze, wybrałam 10 nietypowych miejsc w Polsce, które sprawią, że najciekawszą opowieścią z podróży będzie odpowiedź na pytanie, gdzie się zatrzymaliście? No właśnie już wspomniałem w poprzednim wejściu, że w Nałęczowie są apartamenty w koronach drzew, a każdego ranka śniadanie dostarczane jest pod drzwi w piknikowym koszu. W koronie sąsiedniego drzewa można skorzystać z masażu i spa, czyli to jest tak na wysokim poziomie. W Białowieży z kolei na bocznicy stoją 4 wagony, salonki z czasów cara i lokomotywa. Każda salonka to jest właśnie apartament i tam można przenocować. Meble są z epoki i wiele tam ozdabia, te salonki ozdabiają pamiątki z czasów cara oraz zdjęcia. W dawnym budynku dworca można spróbować ulubionych dań władcy. Po królewsku Moszna. Pałac w Mosznie średniowieczny, to tam znajduje się
zawiera 365 komnat. 365, a ozdobiony jest 99 wieżami. Niedawno w jednym z programów telewizyjnych opowiadał o nim Karol Strasburger, który właśnie był zauroczony, bo chyba zobaczył, mówi, no pierwszy raz był, pojechał i był zachwycony. Czyli można po królewsku. Kapsułka w Warszawie, no to po japońsku, czyli taka skromna, skromny pojemnik i tam można przenocować. Mielno, pokój z widokiem. Domki na jeziorze Jamno w Mielnie to widoki z każdej strony, na wodę i na plażę. Takie relaksowe, ale jakby tego relaksu było mało, to niektóre są wyposażone w tratwę z łóżkiem. Ja też kiedyś miałem taką przygodę z tratwą. No, na tratwie nocowałem, jak pływałem przez Bory Tucholskie i też właśnie tam korzystałem jako miejsce noclegu. W szufladzie to Wiśle. Wisła, przytulne wnętrza, nowoczesny styl. Nocleg pod ziemią. Pod ziemią 125 metrów, gdzie no to oczywiście w Wieliczce. Tam można nie tylko zwiedzać, ale również można nocować. 125 i 135 metrów. Na dziś kończę. O innych atrakcyjnych noclegach opowiem Państwu następnym razem, ale też właśnie jak mnie zdarzało się nocować w moich rowerowych wędrówkach. Na dziś to wszystko. Życzę udanej niedzieli. A już teraz wielki finał naszej kuchni. Co też dziewczynki, a było ich tutaj dzisiaj sporo, nam przygotowały? Ja chciałam powiedzieć, proszę Państwa, że Echo 24 przełamuje trendy, bo jako pierwsi pokazaliśmy przyjaciele koleżanki Julki Cymbaluk, którą ona trenuje. I jest z nami też Alicja, dołączyła do nas jako pomoc dzisiaj główna do robienia ciasta szczególnie, tak? Kruchego. Jako zastępca szefa kuchni. Jako zastępca szefa kuchni, dlatego że ja miałam wczoraj mały wypadek i chciałam zaapelować do wszystkich dzieci, które żeby ostrożne były, na przykład w galeriach handlowych, bo często się taki przypadek, że ktoś na deskorolce jechał w galerii handlowej i wskoło moją kostkę wjechał. I w związku z tym ja będę miała przez 3 tygodnie gips, dlatego potrzebowałam dzisiaj pomocnicy Alicji i koleżanek, żeby pomogły nam tutaj w studiu pracować. A do Was, drodzy rodzice i drogie dzieci, apeluję, naprawdę uważajcie na to, co się robi, też na użytkowników też chodzących obok. Ale oprócz tego, że trzeba uważać też, co się je. Tak? W związku z tym, oczywiście nie da się od razu wyeliminować wszystkich cukrów, wszystkich mąk pszennych i tak dalej, ale można je stopniowo zmniejszać, prawda? I my dzisiaj zrobiliśmy absolutnie genialną rzecz, dlatego że zrobiłyśmy razem z Ulą, tam z tyłu widać. Mamą Julki, przypominam. Z mamą Julki zrobiłyśmy co? Co to tutaj jest? Gofry? Gofry. Zanim mówiliśmy. Zrobiliśmy gofry, a nie daliśmy do gofrów bite śmietany, tak jak Zuzia chciała. Tak? Wczoraj była, to dzisiaj sobie dziewczynki podarowały. Dałyśmy taki zamiennik, ktoś mi tutaj podkradł. Czekoladowy tutaj jest, tak? Czekoladowy zamiennik, zamiast popularnych takich mazideł, tutaj jest po prostu, tu jest śliwka, tu jest dynia, i tutaj jest odrobinę kakao, tak? Mhm. Czyli to jest coś, co nam smakuje jak takie mazidło. Czy to było dobre? Czy to smakowało? Nie. Kto próbował? Ja. Ty próbowałaś i co, było dobre? No. Jest to troszeczkę, inny smak, ale wszystkie dziewczyny sobie ładnie tutaj przygotowały gofry, zobaczcie. Julka, ja chciałam powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Jak ci się gotuje z koleżankami? Bardzo fajnie. Bardzo fajnie? Tak. Tak? A jaki jest twój ulubiony przepis? Nie mam takiego. Nie masz? Nie. Słuchajcie, a powiedz nam trochę o tym trenowaniu. Można połączyć fajne jedzenie z trenowaniem? Ile to zajmuje tygodniowo, żeby trenować? To zależy, ile. Pani trenerka mówiła, że 4-5 razy w tygodniu trenujecie. To jest już jakby grupa wyczynowa, bo tacy początkujący, no to pewnie zaczynają tak, nie wiem ile, ale no mało. Słuchajcie, a powiedziała pani trenerka, że zdobyliście nagrody. Jakie to były nagrody? Wszystkich nagród nie przypomnę teraz. Taką najważniejszą. Może te ostatnie pamiętam, na pewno zdobyliśmy chyba drugie miejsce na Mistrzostwach Dolnego Śląska jako drużyna. Natomiast dziewczyny zdobyli wiele, wiele medale na Mistrzostwach Dolnego Śląska i na zawodach ogólnopolskich, skokach synchronicznych na trampolinie oraz na ścieżce.
Także tych medali naprawdę było wiele, wiele było pierwszych i drugich i trzecich miejsc. No i tych na końcu też trochę było, ale na pewno w kategorii Mistrzostw Dolnego Śląska jesteśmy drudzy. Gratulacje. Trzymamy kciuki za dalsze sukcesy. A jak się stać na podium, Julka? Fajnie. Stać fajnie. Na podium jest na pewno fajnie. Fajnie też jest pożegnać się z naszymi widzami. Powiedzmy wszyscy do widzenia. Do widzenia. Widzenia. Dziękujemy tak jest, Państwu dziękujemy. Bardzo. Ewa Masilonic i Robert Chmielewski. Dziękujemy za dzisiaj i przypominamy, że gdybyście Państwo mieli jakieś ciekawe informacje, tematy dla nas, proszę pisać na kontakt @echo24.tv i do zobaczenia za tydzień. Do zobaczenia.